Świetnie. Widzimy, że już mamy paru uczestników z nami. Witamy Państwa. Jeszcze chwilkę poczekamy, bo mamy minutę do rozpoczęcia, ale z naszych doświadczeń wynika, że no, te kilka minut trzeba dać na to, żeby każdy usiadł spokojnie przed ekranem i się włączył, więc poczekamy jeszcze chwilkę. Już kolejne osoby do nas dołączają. Świetnie. Momencie, kiedy jeszcze czekamy na pozostałych uczestników webinaru, chciałam Państwu powiedzieć, jeszcze będę to powtarzać, że macie Państwo możliwość na czacie zadawania pytań do wszystkich prelegentów. I albo te pytania również w tej formie czatu, czyli pisemnej, będą zaadresowane, albo zostawimy je po prelekcji lub na sam koniec i dany prelegent, do którego pytanie jest skierowane, na to pytanie odpowie. Także proszę pamiętać, że macie Państwo w prawym dolnym rogu ekranu taką możliwość, żeby pisać pytania. Sprawdziliśmy przed chwilką czat, on działa. Jest godzina 14, ale witamy Państwa, ale prosimy jeszcze o te 2-3 minutki cierpliwości, żeby dołączyły do nas kolejne osoby, które się na webinarze zarejestrowały. Tutaj sprawdzam, ale mamy na razie te osoby, które już się włączyły i na razie nam nie przybywa. Jeszcze chwileczkę. Dobrze. 2 minutki i zaczynamy. Niezależnie od tego, ile osób włączy się, to za 2 minutki zaczynamy. Kolejne osoby dołączają. Świetnie, bardzo się cieszymy. Ja tutaj już napiszę powitanie dla Państwa, żebyście Państwo zobaczyli, że ten czat działa. I zachęcamy naprawdę do wykorzystania tego narzędzia do komentowania lub zadawania pytań. Dobrze. Mamy dzisiaj fantastycznych prelegentów, którzy zgodzili się z Państwem właśnie porozmawiać o pracy zdalnej, o leasingu pracowniczym w dobie COVID-19 i no, takiego spowolnienia gospodarczego, który ten COVID wywołał, no to są tematy bardzo, bardzo ważne, bo na czasie i wszystkie firmy. A, napisałam tylko do panelistów. Dziękuję, panie Robercie, już piszę do wszystkich. Dziękuję za uwagę. Także to są tematy niezwykle istotne dla wszystkich przedsiębiorców i dla wszystkich osób, które zajmują się sprawami pracowniczymi. Teraz już chyba do wszystkich napisałam. Dobrze, jeszcze minutka, tak, poszło. Jeszcze minutka i zaczynamy. Ja już Ciebie potem, Michale, poproszę, żebyś wszystkich naszych prelegentów przedstawił i też omówił agendę. Dobrze? Dobrze? Super. Jasne. Tak, dzielimy. No dobrze. 14.03, także zgodnie z obietnicą. Mam nadzieję, że jeszcze dołączą do nas kolejni uczestnicy, ale zgodnie z obietnicą zaczynamy nasz webinar. Nazywam się Małgosia Zachorowska i mam wielką przyjemność szefować Polskiemu Stowarzyszeniu HR. Michał, który dzisiaj nasz webinar poprowadzi, ma takie dwa kapelusze, które nosi, trochę z angielskiego powiedzenia tutaj przetłumaczyłam taki zwrot. Jeden kapelusz, Michał, jest członkiem zarządu naszego stowarzyszenia, a drugi kapelusz
to jest partnerem w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. I to, co jest ważne, to to, że z ramienia zarządu będzie takim opiekunem naszego koła na Pomorzu. Ja kilka słów o stowarzyszeniu, żeby Państwa zachęcić do rozważenia ewentualnego przystąpienia do naszego stowarzyszenia. I potem oddam głos Michałowi i Ewie, którzy troszeczkę opowiedzą o tym, co będzie się działo na Pomorzu. Polskie Stowarzyszenie HR funkcjonuje od czerwca 2018 roku formalnie, ale wcześniej działaliśmy jako taki nieformalny klub dyrektora HR. Przez ponad 4 lata spotykaliśmy się w takim znacznie mniejszym gronie, bo około 30 kilku osób. Dzieliliśmy się wiedzą, rozmawialiśmy na takie ważne dla HR-u tematy, ale także robiliśmy projekty ważne społecznie. Stwierdziliśmy później, że ta formuła się troszeczkę wyczerpuje, bo mamy niewielki zasięg, bo tylko dyrektorzy HR. W związku z tym postanowiliśmy przekształcić klub dyrektora HR właśnie w stowarzyszenie. I od czerwca 2018 roku jesteśmy zarejestrowani, wystartowaliśmy. No w tym czasie udało nam się naprawdę zrobić bardzo dużo, bo w tej chwili mamy około 170 członków. Właściwie najwięcej osób oczywiście pochodzi z Mazowieckiego i tam pracuje, tam mieszka, ale też mamy członków właśnie i na Pomorzu, i w Wielkopolsce, i na południu Polski. I dzisiaj jest dla nas taki ważny dzień, dlatego że startujemy otwarcie naszego koła regionalnego na Pomorzu. Mamy też kluby eksperckie, mamy klub budowania zaangażowania, mamy klub wynagrodzeń, klub prawa pracy, któremu szefuje Michał i klub rekrutacji i selekcji. Tam członkowie sami decydują, czy chcą w takim klubie uczestniczyć i jeśli tak, to z gronem osób, którzy są członkami tego klubu, spotykają się i rozmawiają już na takie tematy wyspecjalizowane. Od momentu, kiedy powstaliśmy, zrobiliśmy bardzo dużo, bo po pierwsze mamy partnerstwa z takimi ważnymi uczelniami w Polsce, wybranymi ważnymi uczelniami w Polsce. Mamy partnerstwo ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Zrobiliśmy mnóstwo webinarów, także o tym, jak przygotować firmę na czas COVID-19. No i kontynuujemy to, co robiliśmy w klubie dyrektora HR, czyli robimy projekty ważne społecznie. W tej chwili kończymy projekt dotyczący kapitału zdrowia, czyli jak najbardziej na czas pandemii. Zaczynając ten projekt, nie sądziliśmy, że ten projekt tak się wstrzeli w dziesiątkę, jeśli chodzi o czas, w którym wszyscy funkcjonujemy. Więc w grudniu zapraszam Państwa na bardzo ciekawy webinar, który będzie podsumowaniem. Proszę obserwować naszą stronę, bo na stronie będą wszystkie informacje, ale tam będzie podsumowanie naszych badań, bo robimy badania na próbie ogólnopolskiej pracowników i badanie decydentów i HR-u, także będziemy mówić o tym, co wyszło z tych badań, jeśli chodzi o kapitał zdrowia i jakie rozwiązania stosują ci najlepsi pracodawcy w odpowiedzi na to, co zobaczymy w badaniach. Także zapraszam Państwa serdecznie, a dzisiaj, tak jak powiedziałam, wielki dla nas dzień, bo ruszamy z kołem na Pomorzu. Ewa Podgórska-Rakiel będzie liderką tego koła. Ewo, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się pełnić taką funkcję. I jeśli będziecie mieć Państwo do mnie pytania o stowarzyszenie, to bardzo proszę na czacie. Przypominam nazwę Polskie Stowarzyszenie HR, a strona się nazywa hrstowarzyszenie.pl. Także zapraszamy Państwa na stronę, tam jest bardzo dużo informacji, co robimy i też dużo materiałów do pobrania, gdybyście Państwo byli zainteresowani. Michale, Ewo, Michale, oddaję Wam głos, żebyście mogli powiedzieć troszeczkę więcej o kole regionalnym na Pomorzu. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Małgosiu za to przedstawienie, za przedstawienie stowarzyszenia i również za przedstawienie mnie. Ja w związku z tym, co zapowiedziała już Małgosia, zacznę może krótko od przedstawienia naszych dzisiejszych panelistów, znamienitych postaci, które postarają się Państwu dzisiaj przybliżyć
parę istotnych, wybranych przez nas aspektów, aczkolwiek ważnych w naszej ocenie, ważnych nie tylko z perspektywy pracownika, ale i pracodawcy, tak żebyście Państwo mogli zobaczyć, co na rynku dzisiaj może być istotne, co się może dalej wydarzyć w związku z stale rosnącym poziomem zakażeń, bo jeszcze niedawno zastanawialiśmy się nad tym, jak będziemy wracać po epidemii do normalności, a chyba na ten moment trzeba się zastanowić, jak dalej będziemy w tej epidemii funkcjonować. Więc kolejność nie będzie przypadkowa. Przedstawię wszystkich panelistów w kolejności w takiej, w jakiej będą występować. Pierwsze wystąpienie merytoryczne będzie należało do pani profesor Moniki Gładoch. Pani profesor jest znamienitym teoretykiem i praktykiem, łączy te dwie funkcje w obszarze prawa pracy i myślę, że takie przenikanie się teorii i praktyki zawsze pozwala w sposób doskonały radzić sobie z problemami prawnymi. Daje szersze spektrum, szersze postrzeganie każdego problemu, z którym musi się mierzyć prawnik. I zachęcam Państwa do wysłuchania tej prelekcji, która będzie dzisiaj poświęcona pracy zdalnej. Także zapewne za chwilę będą Państwo mieli szansę usłyszeć, co pani profesor będzie miała w tej kwestii do powiedzenia. W dalszej kolejności wystąpię ja wspólnie z koleżanką Olą Trzcińską. Ola Trzcińska jest radcą prawnym, z którym mam przyjemność współpracować od kilku lat i bardzo sobie cenię Oli podejście, doświadczenie i to, że zawsze potrafi znaleźć bardzo interesujące rozwiązania, które nie jeden pracownik i pracodawca pewnie jest w stanie zastosować w praktyce. Pani doktor Ewa Podgórska-Rakiel. Ewo, o tobie powiem kilka słów więcej, dlatego że Ewa jest również teoretykiem i praktykiem. Doświadczenie w obszarze prawa pracy Ewa zdobywała nie tylko w zakresie prawa związkowego, ale również w zakresie pozostałych dziedzin prawa, czy będziemy mówić o restrukturyzacjach, czy o innych problemach prawnych. Ewa ma zawsze bardzo ciekawe podejście i przemyślenia i potrafi znaleźć również rozwiązania, które są, powiedziałbym, niestandardowe. Ja od siebie mogę tylko dodać, że cenię Ewę szczególnie za to, że czasem jak potrzebuję cokolwiek skonsultować w kwestii stowarzyszenia, uzyskać jakąkolwiek odpowiedź, to nie zdążę niemalże pomyśleć o tym, kiedy dostanę odpowiedź. Ewa zawsze jest już gotowa z odpowiedzią. To nie zdarza się często, także szybkość działania Ewy myślę, że będzie wspierała również rozwój struktur stowarzyszenia. Także tak jak powiedziałem, cenię Ewę nie tylko za jej wiedzę, za doświadczenie, ale również za to, w jaki sposób potrafi na co dzień pracować, bo to jest z pewnością nietuzinkowe podejście. I ostatnia z prezentacji merytorycznych, nie ostatnie z wystąpień, bo później będziemy jeszcze wspólnie z Ewą podsumowywać konferencję, ale ostatnie wystąpienie merytoryczne będzie należało do pana doktora Roberta Nowaka. Pan doktor, którego tak naprawdę miałem okazję wczoraj po raz pierwszy zobaczyć dzięki funkcjonalności naszych multimediów, będzie dzisiaj przedstawiał nam podejście od strony interim managera. Myślę, że to podejście z perspektywy interim managera jest niezwykle cenne i warto też wiedzieć, jaką rolę może odegrać w tych czasach zmian, w czasach trudnych dla każdego z pracodawców, jak i dla pracowników, jaką rolę może odegrać interim manager w organizacji. Pan doktor również łączy w swojej praktyce nie tylko, powiedziałbym, może nie tyle w swojej praktyce, czy ma doświadczenie nie tylko z obszaru praktyki, ale również teorii i to myślę, że również podniesie atrakcyjność tego wystąpienia. Dodam jeszcze, że pan doktor występuje również ze strony jednego z partnerów stowarzyszenia. Myślę, że nie możemy użyć śmiało tego słowa, dlatego że nie jest to pierwsze z wydarzeń, w którym PSHR i SIM, Stowarzyszenie Interim Managerów, wspólnie promują określone inicjatywy i idee. Tym bardziej, że można powiedzieć, że członkowie jednego i drugiego stowarzyszenia również w pewien sposób się przenikają, bo mamy takie osoby, które są członkami i SIM-u i PSHR-u. Także tyle, jeżeli chodzi o naszych prelegentów. I teraz Ewo, oddam Tobie krótko głos, abyś mogła powiedzieć, jak będzie wyglądał rozwój struktur stowarzyszenia na Pomorzu, bo jak Małgosia zapowiedziała, PSHR dzisiaj przestawiony w dużej mierze na rzeczywistość wirtualną, ze względów, których nie musimy chyba bliżej wyjaśniać, też szczególną uwagę przykłada do Pomorza, dlatego że na Pomorzu pojawiały się głosy
ze strony osób, które były zainteresowane działaniami stowarzyszenia. Ja powiem szczerze, że bez Ewy pewnie by się tego nie udało już ogłosić, otworzyć. Także zachęcam wszystkich Państwa do kontaktu z Ewą w razie jakichkolwiek pytań. Ewa już o tym bliżej powie. Natomiast tak czy inaczej, jeśli będzie potrzeba ze strony członków z Pomorza, żeby organizować jakieś wydarzenia dedykowane pod kątem problemów, które występują w tym regionie, PSHR, zarząd PSHR-u jest jak najbardziej otwarty i będziemy wspierać te działania, będziemy dążyć do tego, żeby takie wydarzenia się pojawiały. I w tym momencie oddaję głos Ewie. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przede wszystkim chciałabym bardzo, bardzo mocno podziękować zarządowi Polskiego Stowarzyszenia HR, pani Małgorzacie Zachorowskiej, panu Michałowi Chodkowskiemu, którzy umożliwili mi jakby działanie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia HR i mają na tyle duże do mnie zaufanie, że pozwalają mi również być tym liderem PSHR na Pomorze. Także ogromne podziękowania. Krótko może też powiem dla osób, które ewentualnie z Pomorza chciałyby przystąpić tutaj i współpracować z nami, bo również już mamy swoich członków na Pomorzu, z którymi mam nadzieję będziemy się również spotykali, czy online, czy później w rzeczywistości. Chciałabym, żebyśmy działali na rzecz HR, na rzecz prawa pracy, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy spotykali się i rozmawiali o bieżących sprawach związanych właśnie z tematami HR-owymi. Ze swojej strony dodam jedynie, że specjalizuję się w tych kwestiach związanych z prawami pracowniczymi, z HR-owymi. Tak naprawdę od już 17 lat, dodam, że jestem również w chwili obecnej powołana na stanowisko pełnomocnika do spraw prawa pracy pracodawców Pomorza, również patrona naszego dzisiejszego spotkania. Również jestem, proszę Państwa, adiunktem na Wydziale Prawa Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni. Proszę Państwa, zajmuję się prawem pracy, stricte prawem pracy i chciałabym na rzecz tego HR-owego stowarzyszenia działać i jakby pogłębiać naszą wiedzę, tak? Dlatego bardzo zachęcam do tego, żebyśmy współpracowali i żebyśmy rozmawiali i kontaktowali się również tutaj z zarządem i na tematy ważne dla tej dziedziny dyskutowali. Ze swojej strony zachęcam, na moje dane kontaktowe będą na końcu moich slajdów, także można się ze mną kontaktować mailowo, telefonicznie we wszystkich kwestiach związanych właśnie z naszym stowarzyszeniem. No i ode mnie to tyle. Bardzo dziękuję jeszcze pani profesor Monice Gładzo, która zgodziła się wystąpić tutaj dla nas. Dziękuję panu Robertowi Nowakowi również za swoją obecność, również pani mecenas Aleksandrze Ciciński, również dziękuję serdecznie. Ode mnie tyle. Za chwileczkę prezentacja, ale to w piątym punkcie, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym momencie myślę, że możemy płynnie przejść do pierwszego wystąpienia merytorycznego i oddaję głos pani profesor Monice Gładow. Pani profesor, zapraszamy. Dzień dobry Państwu. W pierwszych słowach oczywiście serdecznie dziękuję za zaproszenie na to szczególne wydarzenie. Bardzo mnie cieszy, kiedy rozmawia się o prawie pracy, a jeszcze w gronie praktyków. Zostawmy na chwilę teorię, bo nie po to się spotkaliśmy i ja Państwu o teorii będę dzisiaj mówić w minimalnym zakresie. Chociaż dla teoretyków to, co się stało w przypadku pracy zdalnej, to jest kompletne przewartościowanie prawa pracy. I tak ze swojego podwórka, ponieważ od kilku dni wznowiliśmy na Wydziale Prawa studia i wykłady dla prawników w nowym roku akademickim. Przyznam Państwu szczerze, że moja opowieść o prawie pracy jest już zupełnie inną opowieścią niż tą, którą snułam w zeszłym roku, bo nikt się nie spodziewał, że tak praca zdalna wpłynie na to, co się stało w prawie pracy w ogóle. I to w sferze społecznej, w organizacji życia, w organizacji życia rodzinnego i zawodowego. To, co widzieliśmy w marcu, w kwietniu na ulicach dużych miast, zresztą nie tylko, to wyludnienie, to siedzenie w domach, a dziś przy tak wysokiej liczbie nowych zdiagnozowanych przypadków wirusa znów się boimy, że sytuacja wróci, zobaczymy jak będzie. Ale praca zdalna niewątpliwie jest z nami, no i niestety z tego co widać, będzie jeszcze to jakiś czas trwać.
Proszę Państwa, powtórzę to stwierdzenie. Praca zdalna dokonała pewnego przełomu w myśleniu o prawie pracy w ogóle. Bo dotąd było to dosyć proste. Było biuro, był zakład pracy, była fabryka i ta organizacja pracy, cała organizacja pracy spoczywała na pracodawcy. To było jego zadanie. To jest w ogóle podstawa systemu prawa, podstawa definicji stosunku pracy, a wreszcie podstawowy obowiązek, to pracodawca organizuje pracę. I nagle to wszystko uległo znacznej zmianie, dlatego że po pierwsze przerzucono element organizacji na pracowników, zamykając ich w cudzysłowie w domu, bo taka jest prawda, że chcieliśmy też, żeby tak było na własne życzenie. Wszyscy się obawialiśmy jednak możliwości zakażenia, więc wielu nam było to na rękę i do tej pory tak jest. Niektórzy się przed tym wzdrygają, nie chcą pracy zdalnej, choć są do niej zgodnie z prawem, mówiąc nieładnie, przymuszani poleceniem pracodawcy, o tym za moment. Ale tak czy inaczej zmieniło się bardzo wiele, przede wszystkim w zakresie rozkładu ryzyka. Dotąd było to bardzo proste. Wypadki przy pracy były zasadniczo w biurach. Czas pracy organizował nam pracodawca. Wychodziliśmy do biura, przychodziliśmy na konkretną godzinę i wychodziliśmy z tego biura o konkretnej porze. I ci, którzy mieli taką możliwość, rozdzielali pracę zawodową od życia prywatnego. Teraz nastąpiło przemieszanie tych dwóch sfer. Chciałabym przypomnieć, że praca zdalna jest jedną z form pracy na odległość. To znaczy, poza pracą zdalną, która obowiązuje od 8 marca 2020 roku na podstawie ustawy covidowej z 2 marca 2020 roku, funkcjonuje też formalnie telepracy w kodeksie pracy. Tyle tylko, że jak pewnie Państwo wiedzą ze swojego doświadczenia, telepraca jest z nami od 2007 roku. To całkiem spory kawał czasu, 13 lat. Ale prawda jest taka, że i tych umów o telepracę, i tych porozumień ze związkami zawodowymi czy z przedstawicielami pracowników było niewiele. Mało tego, przez wiele lat utrzymywano, że Polska jest w ogonie krajów Europy, już nie wspomnę o świecie, w korzystaniu z telepracy, w ogóle z pracy zdalnej. Jednakże korporacje miały swój system, były odważniejsze. To był zresztą swego rodzaju zwyczaj, że piątki czy w czwartki, przepraszam, że odwołam się do stolicy, na Mordorze są dniami pracy zdalnej. Dzięki temu wszyscy mają ten luz, że dotarcie do pracy i powrót z niej jest prostszy, przede wszystkim właśnie w okresie weekendowym. Co się stało z telepracą? Ona odeszła, była, formalnie ciągle obowiązuje, ale w korporacjach stosujemy pracę zdalną, która konkretnie nazywa się home office, na dosyć dziwnych warunkach, na zasadzie porozumienia, no dobrze, to ja raz w tygodniu, czasami dwa razy popracuję sobie w domu i to funkcjonowało. Tak naprawdę, proszę Państwa, funkcjonowało trochę obok regulacji prawnej. Kiedy w 2016-18 roku komisja kodyfikacyjna, której miałam przyjemność być wiceprzewodniczącą, pracowała nad nowym kodeksem, wymyślono takie pojęcie pracy na odległość. To było dosyć ciekawe rozwiązanie, a mianowicie ta praca zdalna miała być przewidziana przynajmniej raz w tygodniu, nie częściej niż raz w tygodniu, jeżeli byłaby taka potrzeba pracownika. Proszę zwrócić uwagę, pracownika, nie pracodawcy. Tymczasem to, co zasadniczo różni pracę zdalną od telepracy, to fakt, że pracodawca, przepraszam za sformułowanie, nie ma wiele do powiedzenia. On nie ma tu do gadania. Dostaje pracę zdalną i ma ją wykonać, dlatego że dostaje takie polecenie. Za chwilę powiem krótko, kiedy, w jakich sytuacjach może odmówić wykonywania pracy zdalnej, ale jednak jest to wyjątek. Wyróżniłam pewne cechy pracy zdalnej po to też, żeby odróżnić się od telepracy, która jednak ma inny charakter. To jest porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ta telepraca ma być w zgodzie z potrzebami pracodawcy, pracownika. Tam mają także swój udział w tworzeniu regulaminu związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników. Tego krótko uregulowana praca zdalna w ogóle nie przewiduje. Popatrzmy, jakie mamy cechy pracy zdalnej. Po pierwsze, praca zdalna, tak jest przynajmniej w obecnym stanie prawnym, ma obowiązywać czasowo. Tylko w okresie pandemii i 3 miesiące po jej zakończeniu. O tym wiemy dopiero od 5 września tego roku. Dlaczego? Bo do 4 września ta regulacja jeszcze krótko obowiązywała na podstawie tej pierwszej ustawy, a później ją rozszerzono w tarcz 4.0 i teraz mamy taką sytuację, że
Póki co praca zdalna będzie z nami tylko w okresie pandemii, 3 miesiące po jej zakończeniu, czyli czasowo ma obowiązywać. Po drugie, praca zdalna z istoty rzeczy ma być okresowa. To nie jest tak, że ona ma być cały czas dla pracownika. Ona służy, jej powierzenie z definicji wynika, że ma być na pewien okres. Co niestety w praktyce w wielu przypadkach okazuje się, że jest pewnym standardem i od marca wielu pracowników do dziś pracuje zdalnie albo hybrydowo, przychodząc od czasu do czasu do pracy, albo co jakiś czas wykonując pracę zdalnie w domu. Trzecią cechą pracy zdalnej, na którą chcę zwrócić uwagę, jest jej intencjonalność, czyli cel wprowadzenia. Praca zdalna w takiej formie jest ustanowiona po to od początku marca, żeby chronić życie i zdrowie pracowników, czyli chronić nas przed zarażeniem się z powodu wirusa. Tu pracodawcy mają pewne ułatwienie. Oni się nie muszą w ogóle tłumaczyć z powierzenia pracy zdalnej, mimo że definicja zakłada tę ochronę życia i zdrowia. Sam fakt powierzenia oznacza w tych warunkach pandemicznych, że oni właśnie powierzają pracę po to, pracę zdalną, żeby ochronić przed zakażeniem koronawirusem swoich pracowników czy współpracowników. Zwracam Państwa uwagę na odrębność regulacji. Póki co praca zdalna jest ciągle poza kodeksem pracy, jest w ustawie szczególnej z 2 marca 2002 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. No i wreszcie punkt najistotniejszy, o którym się rzadko jednak mówi, tak jakby praca zdalna ograniczała się do jednego artykułu tej ustawy covidowej. Otóż nie. Praca zdalna, proszę Państwa, to system naczyń połączonych w całym kodeksie pracy i w całym systemie prawa pracy. To nie jest artykuł 3 ustawy ustęp 1-8 tej covidowej, tylko to jest cały system prawa pracy, w którym my musimy tę pracę zdalną widzieć i musimy się w tej pracy zdalnej odnaleźć. I tu będą oczywiście konkretne problemy, o czym za moment. Najpierw zwróćmy uwagę na polecenie pracy zdalnej. Już wspomniałam przed chwilą, pracownik sobie tutaj niestety nie podyskutuje z pracodawcą. Dlaczego? Bo nie dość, że kodeks pracy stawia go w sytuacji podwładnego, nie ma niestety równości podmiotów. To nie jest prawo zobowiązań, to jest prawo pracy. Mimo że mówi się o umowie o pracy, to sytuacja nie jest równa. Proszę przypomnieć sobie artykuł 100 kodeksu pracy, ja go tutaj zresztą nie przypadkiem wyświetlam. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. To jest to kierownictwo pracodawcy, o którym mowa w definicji. I praca zdalna jest elementem tego kierownictwa. To jest właśnie dodanie jeszcze mocniejszych uprawnień. To ja, pracodawca, decyduję, komu, na jaki czas powierzyć pracę zdalną i kiedy z niej zrezygnować. Według prawa polskiego pracownik nie ma roszczenia o wykonywanie pracy zdalnej. Taka możliwość istnieje w ustawie holenderskiej z 2015 roku i pewną miękką taką też możliwość przewiduje nowy projekt sprzed paru tygodni, projekt rządowy dotyczący włączenia przepisów o pracy zdalnej do kodeksu pracy i jednocześnie wyrugowania telepracy z kodeksu pracy. O tym powiem na sam koniec. Czyli praca zdalna jest dalszą częścią kierownictwa pracodawcy. Tu w tym zakresie, komu powierzą pracę zdalną, w jakim zakresie, na jaki czas decyduje pracodawca, kierując się tą przesłanką, że chroni przed zakażeniem koronawirusa. Teraz zwróćmy uwagę, kiedy praca zdalna może być powierzona. Na marginesie wspomnę, że te przesłanki z ustępu 3 zostały wprowadzone do przepisów dosyć późno, bo dopiero pod koniec czerwca, natomiast między marcem a czerwcem funkcjonowała wyłącznie definicja pracy zdalnej i trochę na wyczucie się tutaj posługiwano tymi możliwościami pracy zdalnej. Według przepisu wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy, a także pozwala na to rodzaj pracy. Pracodawca zatem, przypomnijmy, w ramach kierownictwa decyduje o powierzeniu tej pracy. Popatrzmy na te przesłanki. Rodzaj pracy jest dosyć prosty, o tym zresztą, czy można ją wykonywać zdalnie, czy też nie, niekoniecznie w systemie home office, bo praca zdalna w definicji
ustawy covidowej jest szersze niż home office. Ona przewiduje nawet, proszę Państwa, formę chałupnictwa, bo według definicji to jest także wykonywanie usług na rzecz pracodawcy, czy wytwór narzędzi, konkretnych produktów. A więc jest to pojęcie szersze niż home office, ale my najczęściej kojarzymy tę pracę zdalną z home office, dlatego o tym będę mówić dziś najszerzej. Pracownik musi mieć umiejętności, możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. Umiejętności to pewnie czuje sam pracodawca, chociaż historycznie wracając, myślę, że wielu pracowników zostało niestety pozostawionych samych sobie z tymi nowymi programami. Nie mówię tylko o Zoomie, w którym się dziś spotkaliśmy, o Love Timesie, o innych możliwościach takiego przekazu audio-wideo i musieli się nauczyć korzystać z tych narzędzi, nie zawsze mając czas być przeuczonymi. Pracownik musi mieć możliwości techniczne oraz lokalowe. Proszę Państwa, techniczne chodzi oczywiście o warunki świadczenia pracy zdalnie. Najczęściej chodzi o narzędzia, komputer, internet, które bez zakłóceń by działały. Ale dużo ciekawszym wyzwaniem są możliwości lokalowe. Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego mówię o tych możliwościach lokalowych? Otóż gdybyśmy trzymali się ściśle przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, okazałoby się, że przypuszczam, gro pracowników w ogóle nie ma możliwości lokalowych do świadczenia pracy zdalnej. Ja tylko zwrócę uwagę na jeden przepis, który ciągle obowiązuje formalnie i powinien być przestrzegany. Paragraf 45 ustęp 1. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Paragraf 47. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 metry. Takich przepisów jest wiele. Takich przepisów, które pokazują, że to chyba jednak na bakier z tą BHP w pracy zdalnej. I zaraz do tego dojdę, bo pojawi się problem, po pierwsze, organizacji w zakresie narzędzi pracy. Kto przydziela te narzędzie pracy? Zasadą jest, że pracodawca. To wynika z KP, to wynika z ustępu 3, tego artykułu 3 ustawy covidowej, ale też ta sama ustawa szczególna zezwala na używanie własnych narzędzi, jeżeli dają możliwość i dają pewność, że tajemnica pracodawcy, RODO, dane osobowe będą odpowiednio chronione. I tu pojawia się problem, który się często w związku z tą pandemią komentuje, a mianowicie, czy pracownik będzie miał prawo do zwrotu kosztów w związku z używaniem swoich narzędzi. Pewnie tak, tylko że nie na podstawie ustawy covidowej, ani nie na podstawie kodeksu pracy, ale na podstawie ewentualnie kodeksu cywilnego, artykułu 405 o bezpodstawnym wzbogaceniu. Nie wchodząc w szczegóły, bo za bardzo nie mamy czasu na to, ale chcę Państwu zasygnalizować, że to będzie trudne, bo pracownik będzie musiał udowodnić, że on stracił, a pracodawca zyskał, ale pracownik stracił, a jednocześnie też trochę zyskał, bo nie dojeżdża do pracy. Także to wyliczenie kosztów też nie będzie takie oczywiste. Wskazuję na ten artykuł 405 Kodeksu Cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu, dlatego że w latach 70. ubiegłego wieku Sąd Najwyższy zasugerował, że jest to możliwe, kiedy pracownik korzysta z własnych narzędzi pracy. I jeszcze jeden wątek, ewidencja czasu pracy zdalnej. Tutaj proszę zwrócić uwagę na pewien szczegół. Otóż w zadaniowym systemie czasu pracy, który jest często kojarzony z pracą zdalną, aczkolwiek nie musi być wcale zadaniowy, może być równoważny, może być typowy, czyli 8-godzinny wymiar czasu pracy, to w zadaniowym nie trzeba ewidencjonować godzin pracy, podczas gdy ustawa szczególna przewiduje na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniając w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Może się więc okazać, że jest to przepis szczególny w stosunku do pracy zdalnej i nawet w takim przypadku pracodawca będzie zainteresowany kontrolą w zakresie czasu pracy. Co się dzieje, jeżeli zawodzi sprzęt lub sieć, czyli internet? Kto za to odpowiada? Mamy instytucję przystoju. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Klasycznym przykładem przestoju jest problem techniczny, czyli awaria sprzętu, wtedy obciążał na pracodawcę.
Jakie ryzyka ponosi pracodawca? Ono już ponosi przede wszystkim ryzyko organizacyjne w zakresie organizacji pracy, jeżeli ją źle zorganizuje. A dla wszystkich, także pracowników zadaniowych, obowiązuje podstawowa norma czasu pracy 8-godzinna. Przy 5-dniowym tygodniu pracy i 40-tygodniowym tygodniu pracy w okresie 4-miesięcznym rozliczeniowym, to wszystkich obowiązuje. Wobec tego, jeżeli źle zorganizuje pracę i będzie tych nadgodzin wiele, to będzie się musiał liczyć z wypłatą również wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. I jeszcze jedno ryzyko w wypadku przy pracy. Tu oczywiście w pełnym zakresie stosujemy ustawę z 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przy czym, proszę Państwa, w związku z pracą w domu istnieje dosyć spore ryzyko zerwania związku z pracą. Jeżeli w tym czasie gotuje obiad i obleje się wrzątkiem, no to związku z pracą nie ma. Jeżeli natomiast będę wykonywać pracę i w związku ze złym ustawieniem komputera i całe biurko mi się wywróci i wszystko na mnie pospada i będzie uraz, no to jest oczywisty związek z pracą. W każdym przypadku trzeba będzie oczywiście ten związek z pracą udowodnić i badać. Mało tego, nie można wykluczyć również, tu Państwu sugeruję, bo to obciążenie psychiczne pracowników w pracy zdalnej jest bardzo duże, że również udar lub zawał w związku z pracą może być wypadkiem przy pracy. W związku z uchwałą Sądu Najwyższego już z 1965 roku, która przewidywała taką koncepcję mieszaną, wewnętrzno-zewnętrzną wypadku przy pracy, ale to już jest szczegół. Taką sytuację, kiedyś taką sprawę zresztą prowadziłam, kiedy pracownik doznał udaru, pracując w sobotę w domu. I jeszcze jedno ryzyko pracownika, a mianowicie może się zdarzyć, że nie otrzyma wynagrodzenia za pracę, jeżeli zlekceważy polecenie pracodawcy dotyczące przekazywania wyników swojej pracy. Jeżeli wyników pracodawca nie otrzyma, no to musi się liczyć z tym pracownik, że praca nie została wykonana, tak zostanie potraktowana. Proszę Państwa, sugeruję, żeby w związku z zagrożeniem, oskarżeniem wejścia w prywatność pracownika posługiwać się w drodze analogii przepisem o telepracy, która przewiduje kontrolę pracy zdalnej, to znaczy pracy na odległość w tym sensie. To jest artykuł 67 z indeksem 14. Można to robić. Sugestia jest taka, i ona jest zresztą bardzo logiczna, że my nie musimy pracowników odwiedzać w domu, szczególnie w dobie pandemii, bo po co, ale jest możliwe, że możemy ich odwiedzać zdalnie, tak jak w tej chwili się, proszę Państwa, widzimy. I na koniec jeszcze kilka słów o projekcie rządowym przekazanym do zespołu prawa pracy. Otóż zamierza się uchylić przepisy o telepracy. Cały rozdział o telepracy ma zniknąć, a ma się pojawić praca zdalna. Tak jest to zrobione, że 80% przepisów o telepracy ma być odwołaniem do pracy zdalnej, czyli praca zdalna ma przejąć te regulacje. Jak czytamy projekt, proszę zwrócić uwagę, że on jest jednak bardzo propracodawczy. A dlaczego? Otóż popatrzmy, praca zdalna może być wykonywana także na polecenie pracodawcy, gdy, tak jak teraz jest pandemia, lub jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. I w jednym przypadku pracodawca będzie się musiał wytłumaczyć z odmowy pracy zdalnej, zgody na pracę zdalną, to są pracownicy wychowujący dziecko do lat 3 oraz pracownicy opiekujący się osobą z niepełnosprawnością. Poza tym, kiedy praca zdalna ma być wykonywana na polecenie, może być również za zgodą, tak jak dotąd telepraca. I kilka jeszcze na koniec zaskakujących, może nieco szokujących rozwiązań, które dodał rząd, proszę posłuchać. Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez niego z uwzględnieniem wymagań ergonomii odpowiada pracownik. W przypadku odmowy współpracy pracownika z pracodawcą przy ustalaniu okoliczności przyczyn wypadku przy pracy zdalnej, pracodawca może nie uznać wypadku za wypadek przy pracy. Jest oczywiste, nieznane dotąd prawo pracy, bardzo daleko przesunięte ryzyko na pracownika. Proszę Państwa, nie mam w tej chwili możliwości odniesienia się do czatu. Ja za chwilę schowam tę prezentację i będę odpowiadać na Państwa pytania, jeśli takie się pojawiły króciutko. Chcę jednak na koniec jeszcze Państwa zachęcić do lektury, wydaje mi się, pierwszej monografii na rynku prawniczym na temat pracy zdalnej. To jest Praca zdalna w praktyce, zagadnienia prawne. Książka jest obecnie w druku, myślę, że na dniach się ukaże i tam są poruszane kwestie przede wszystkim praktyczne z zakresu całego prawa pracy, które mogą dotyczyć pracy zdalnej.
Także już staram się, proszę Państwa, przejść i przeczytać przepraszam, nie ma jednak pytań, widzę, od uczestników. Skoro tak, to nie chcę przedłużać już swojego wystąpienia. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życząc dużo zdrowia i wytrwałości w niełatwej pracy zdalnej. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Pani profesor, dziękuję serdecznie za to jak najbardziej przejrzyste i praktyczne przedstawienie tematu pracy zdalnej. Cieszę się również bardzo, że pani profesor przedstawiła swoje przemyślenia na temat projektu uregulowania pracy zdalnej. To niezwykle cenne informacje i już się cieszę też na myśl o lekturze tej publikacji, którą pani profesor przedstawiła. A teraz pozwolę sobie oddać głos Oli i sobie. My zaprezentujemy państwu tematykę nieco inną, ale tematykę, która również może mieć znaczenie w czasach kryzysowych, tych, które nadal z nami niestety są, a mianowicie odniesiemy się do kwestii leasingu pracowniczego. Proszę mi dać sekundkę, ja już przełączam tutaj stosowny ekran. Gdyby coś było niewidoczne, nie widzieli nas Państwo, proszę o informację. Mam nadzieję, że prezentacja się wyświetla prawidłowo. W razie jakichś sygnałów proszę dawać znać na czacie. Będziemy to korygować. Otóż myślę, że krótko trzeba zacząć od tego, czym w ogóle ten leasing pracowniczy jest i dlaczego on może mieć dla nas znaczenie. Nie bez przyczyny powiedziałbym, że musimy sobie właściwie zdefiniować to pojęcie, bo na rynku w mojej ocenie występuje różne postrzeganie zjawiska leasingu pracowniczego. Często mieszane są pojęcia leasingu z pracą tymczasową, z outsourcingiem i jeszcze innymi zjawiskami. Krótko mówiąc, jeżeli poczytamy troszeczkę literatury na ten temat, nawet wypowiedzi i prezentacji inspekcji pracy, które są udostępniane również na stronach internetowych, to w zasadzie dojdziemy do przekonania, że leasing pracowniczy jest to zjawisko, które polega, najkrócej mówiąc, bardzo brzydko, bo przedmiotowo tutaj podchodzimy do pracownika, ale na wypożyczeniu pracownika przez jednego pracodawcę innemu pracodawcy. Jest tu pewna odrębność od outsourcingu, ponieważ w przypadku outsourcingu mówimy najczęściej o wydzieleniu jakiejś sfery aktywności z działalności przedsiębiorstwa i przekazaniu jej do realizacji innemu podmiotowi. Przy leasingu tak to nie działa. Przy leasingu mówimy o jakimś okresowym zapotrzebowaniu na wsparcie pracodawcy w realizacji konkretnej funkcji, która nadal pozostaje u tego przedsiębiorcy. I jeżeli mamy mówić o leasingu jako rozwiązaniu funkcjonującym na rynku, funkcjonującym w obrocie prawnym, to w zasadzie dojdą Państwo do wniosku, że nie ma jakichś szczególnych regulacji, które są poświęcone akurat temu zjawisku. Te regulacje możemy sobie znaleźć przy różnych przepisach, które pośrednio mają tu zastosowanie. Wreszcie możemy powiedzieć, że w przypadku leasingu pracowniczego to praca tymczasowa też jest swoistą odmianą takiego leasingu. Ale o tym za chwilę. Natomiast tak czy inaczej warto pamiętać, że ten leasing pracowniczy może wynikać też z kwestii, o której dalej powiemy również, ale z kwestii porozumienia pomiędzy dwoma pracodawcami, na podstawie którego jeden pracodawca udziela urlopu bezpłatnego swojemu pracownikowi po to, by ten wykonywał pracę u innego. No i jest tu jakieś porozumienie pomiędzy pracodawcami, ale jest też konieczność uregulowania tej relacji pomiędzy pracownikiem a tym pracodawcą, do którego on ma się okresowo udać. Jaki rodzaj umowy w takich sytuacjach? No, moim zdaniem najbardziej adekwatna byłaby tutaj umowa na czas określony, która by wskazywała, na jaki okres to przekazanie pracownika następuje. I jeżeli patrzymy na tą sytuację, to zaraz mogą się pojawić głosy na temat tego, czy to rozwiązanie ma jakieś zalety, czy ma jakieś wady. No, dla pracodawcy, który okresowo potrzebuje wsparcia przy określonej funkcji, z pewnością to ma zaletę taką, że nie angażuje pracownika na czas nieokreślony, nie poszukuje osoby na rynku rekrutacyjnym, która wymagałaby jakiejś weryfikacji, tylko może skorzystać z opcji znalezienia pracownika wykwalifikowanego, którego jakiś podmiot do tego pracodawcy skieruje. Ten podmiot może być sprawdzony, to może być podmiot z grupy albo partner biznesowy, który tego typu usługi dla pracodawcy będzie świadczył. I to w zasadzie tyle na temat ogólnych uwag dotyczących leasingu pracowniczego, o regulacjach prawnych, które tutaj mogą mieć zastosowanie, naszym zdaniem
są istotne z perspektywy leasingu. Za chwilę sobie powiemy, a teraz możemy przeskoczyć do kolejnego slajdu i tu oddam głos Oli. Tak jak wskazał Michał, leasing pracowniczy przez część osób, część rynku jest jakby częścią takiego leasingu, rodzajem takiego leasingu jest właśnie praca tymczasowa. Praca tymczasowa jest rozwiązaniem, które już od wielu lat funkcjonuje w Polsce. Nie jest to zjawisko, które się pojawiło w czasie pandemii, aczkolwiek w czasie tej pandemii może być ona może używana częściej niż to miało miejsce dotychczas. Co do zasady, praca tymczasowa jest uregulowana w ustawie. Tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej z Michałem, co do leasingu pracowniczego, który no de facto nie jest uregulowany, to mamy wrażenie, że praca tymczasowa jest wręcz przeregulowana. Więc sama praca tymczasowa oparcie ma w ustawie o wykonywaniu pracy tymczasowej. I co do zasady, jeżeli chodzi o strukturę takiej pracy tymczasowej, mamy trzy podmioty, mamy trzy strony stosunku, czyli mamy pracodawcę, użytkownika, mamy agencję pracy tymczasowej i pracownika tymczasowego. Przy czym stosunek pracy, umowa o pracę jest zawierana przez pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej, która to agencja udostępnia na podstawie odrębnej umowy takiego pracownika pracodawcy użytkownikowi. Na co należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o pracę tymczasową i w jaki sposób można ją wyodrębnić od tej innej formy leasingu pracowniczego, o której już Michał wspomniał, czyli o wynajmowaniu pracowników, to przy pracy tymczasowej mamy tylko określony charakter zadań wykonywanych przez pracownika, określony charakter pracy, w jakiej ta praca tymczasowa może być zastosowana, czyli mówimy tutaj często właśnie o pracach sezonowych, o zadaniach takich doraźnych, okresowych, co wynika też z terminu, w jakim takiej strefie czasowej, w jakim pracownik tymczasowy może pracować dla pracodawcy użytkownika, czyli mamy to 18 miesięcy w trakcie 36 miesięcy kalendarzowych, przy czym no, w takim wypadku ten pracownik tymczasowy jest de facto taką doraźną pomocą, jest takim okresowym wsparciem, co często ma na przykład zastosowanie w przypadku tej pracy związanej z rolnictwem, gdzie rzeczywiście ten okres, kiedy jest potrzebna dodatkowa siła robocza, można ściśle określić, nie jest to okres tak bardzo długi. Również trzeba wskazać, że tą pracę tymczasową można zastosować przy wykonywaniu obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Czyli tak samo w sytuacji, kiedy pracodawca użytkownik wie, że no nie ma możliwości na stałe związać się z danym pracownikiem, a potrzebuje zapełnić jego miejsce, potrzebuje, aby obowiązki wykonywane przez tego nieobecnego pracownika były wykonywane przez kogo innego, nie chcąc w tym czasie zatrudniać pracownika na zastępstwo, może skorzystać z pracy tymczasowej. Ważne jest w tym zakresie też to, że tym pracodawcą doraźnym osób zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej musi być Agencja Pracy Tymczasowej, czyli musi być to podmiot zarejestrowany w rejestrze. Tych agencji jest już sporo na polskim rynku. Są to podmioty o zróżnicowanej też jakości usług, więc warto w tym zakresie na pewno analizować po pierwsze to, jaką opinię ma określony podmiot, bo wybranie odpowiedniego partnera w tym odpowiedniej agencji jest niezwykle istotne też z uwagi na ewentualne ryzyka, które są związane z korzystaniem z pracy tymczasowej. Warto też dobrać partnera, który będzie miał odpowiednie doświadczenie, ponieważ te przepisy, mimo tego, że funkcjonują już od wielu lat, jednak są dość specyficzne i warto też skorzystać z usług podmiotu, który stosuje to rozwiązanie w praktyce od jakiegoś czasu. I warto też na pewno bardzo dobrze przeanalizować umowę z taką agencją pracy tymczasowej, ponieważ pomimo istnienia ustawy, same takie niuanse, które są często bardzo istotne i w praktyce mogą gdzieś rodzić pewne ryzyka, są opisane właśnie w umowie pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Jeżeli chodzi o to, w jakim zakresie praca tymczasowa może być uznana za leasing pracowniczy, to właśnie w sytuacji, kiedy
pracodawca w dobie pandemii nie chce angażować swoich własnych pracowników, nie chce powiększać załogi, a ma na przykład w danym okresie zwiększone zapotrzebowanie na pracę, warto w takiej sytuacji zastanowić się, czy właśnie wymagania w zakresie pracy tymczasowej są spełnione i czy taki pracodawca może zamiast zatrudniać pracowników samodzielnie, skorzystać z tej możliwości, skorzystać ze współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej. Oczywiście zwracając uwagę na te wszystkie restrykcje, które jednak wiążą się z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Możemy przejść do kolejnego slajdu. Dziękuję, Olu. Tylko teraz jak przełączyłem okno, to z jakiegoś powodu nie mogę przeskoczyć na kolejny slajd. Ale spróbuję sobie z tym poradzić. Dobra, jesteśmy. Więc tak, wspomniany przeze mnie wcześniej urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W mojej ocenie ten przepis może teraz zyskać na znaczeniu. Ja powiem szczerze, że nieczęsto się z nim wcześniej spotykałem w stosowaniu w praktyce przez pracodawców. Natomiast wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, z jaką można się zetknąć na rynku. Są pracodawcy, którzy występują ze sobą w różnych relacjach biznesowych, mniej lub bardziej skomplikowanych. Są pracodawcy świadczący usługi w obrębie tej samej grupy, czy pracodawcy, którzy najkrócej mówiąc się znają z rynku. Jeżeli popatrzymy na to, że w różnym stopniu mogą oni być dotknięci kryzysem gospodarczym, to nawet nie trzeba sięgać daleko pamięcią, bo kilka miesięcy temu nawet rekomendacje ze strony organów, ze strony rządowej były takie, żeby poszukiwać rozwiązań, które pozwolą pracodawcom utrzymać zatrudnienie, najkrócej mówiąc, przetrwać ten najtrudniejszy czas. Poszukiwano opcji, jak tutaj pracownikom udzielać urlopu. Prawnicy głowili się, czy w zasadzie na podstawie przepisów kodeksu pracy do tego urlopu zaległego można jednostronnie udzielać, czy nie można. Moim zdaniem urlopu można było udzielać nawet przed ustawą covidową, bo tak jest zredagowany kodeks pracy, że taką możliwość daje pracodawcy w przypadku urlopu zaległego. Natomiast tak czy inaczej, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy szerszej, a mianowicie innych rozwiązań, które można zastosować, to może się przecież wydarzyć tak, że jeden pracodawca, odnotowując spadek zapotrzebowania na pracę, staje przed dylematem. Czy ja mam tego pracownika zwolnić, czy poszukać jakiejś innej opcji? No i tą inną opcją może być właśnie udzielenie pracownikowi urlopu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. I teraz, jeżeli jedni pracodawcy notują spadek zapotrzebowania na pracę, a inni wzrost, to jest to rozwiązanie, które idealnie dopasowuje się do tej sytuacji. I zwróćcie Państwo proszę uwagę, że dzięki temu, że dwóch pracodawców się porozumie, dana osoba w określonym momencie nie straci pracy. A są przecież sektory i branże, które w tym momencie odnotowują zwiększone zapotrzebowanie na pracę. Oczywiście nie spodziewam się, żeby to rozwiązanie było stosowane na bardzo szeroką skalę, bo to też musi być jakaś relacja, która pozwoli pracodawcom wzajemnie sobie zaufać, że akurat ten pracownik to jest ktoś, kogo ten drugi pracodawca potrzebuje, że jego kwalifikacje, jego umiejętności są na tyle dopasowane, że on spełni te oczekiwania, jak również musi to być sytuacja, która będzie się cechowała tym, że w obrębie pewnie albo danej branży, albo danego zawodu powstaną te okresowe zwiększone zapotrzebowania na pracę. Natomiast tak czy inaczej, skoro ta możliwość jest, to warto o niej pamiętać, warto o niej mówić, bo być może pozwoli ona uratować niejedno stanowisko pracy. COVID-19, a stabilność zatrudnienia. Myślę, Olu, że zgodzisz się ze mną, że od początku COVID-u pojawiały się różne głosy na temat tego, czy zwolnienia będą potrzebne, czy nie będą potrzebne, czy pracodawcy przetrwają w niezmienionym składzie, w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Ja powiem tak, ustawodawca proponował nam rozwiązania, które umożliwiały uzyskanie dodatkowych środków wspierających pracodawców, w zasadzie wspierających przedsiębiorców, bo mówienie o pracodawcach to jedno, natomiast wiemy chyba wszyscy, że z kwestii tych środków pomocowych często pojawiały się dyskusje na temat tego, czy o daną pomoc ubiega się pracodawca, czy przedsiębiorca, kto i co, kiedy powinien wypełnić, żeby określone wsparcie uzyskać. Natomiast kwestia samego wpływu COVID-19 na stabilność zatrudnienia moim zdaniem jest bezsprzeczna, dlatego że
pracodawcy zaczęli myśleć, czy my na pewno potrzebujemy tylu stanowisk, czy my na pewno potrzebujemy takiego modelu zatrudnienia. Nie mówimy tutaj wyłącznie o sytuacji, która przekłada się na zmianę modelu współpracy z pracownikami w znaczeniu takim, o którym mówiła pani profesor, czyli na szersze stosowanie pracy zdalnej, na to, co można zmienić w organizacji na tych samych stanowiskach. I ja mam na myśli taki wpływ, w którym pracodawcy zaczynają się zastanawiać, czy my coś możemy wyoutsourcować na zewnątrz, czy my coś możemy zaspokoić przy pomocy wsparcia okresowego, choćby z wykorzystaniem agencji pracy tymczasowej czy innej form leasingu pracowniczego. I w tym zakresie to niewątpliwie odbije się na naszym rynku pracy. Pytanie, jak bardzo i pytanie, jak długo będziemy się musieli mierzyć jeszcze z tymi wyzwaniami, które mogą spowodować, że my z leasingiem pracowniczym zaprzyjaźnimy się bardziej, tak jak stało się to już z pracą zdalną, bo nie ulega wątpliwości, że ta praca zdalna przez większość pracodawców została uznana teraz za rozwiązanie, które jednak da się zastosować tam, gdzie wcześniej myślano, że się tego nie da zrobić. Olu, czy masz coś jeszcze tutaj do dodania w kwestii może leasingu pracowniczego i jego atrakcyjności, dlaczego on może być atrakcyjny dla pracowników i dla pracodawców również? Wydaje mi się, że przede wszystkim ta perspektywa właśnie tego, żeby uniknąć zwolnień, żeby jednak szukać tych rozwiązań takiego złotego środka, że pomimo trudnej, czasami no, trudnej sytuacji, trudnych warunków, pewnego spowolnienia w produkcji, na przykład jeżeli chodzi o zakłady produkcyjne, pracodawcy jednak no, znajdują czy partnera w postaci innej spółki z grupy, czy partnera w postaci takiego wykwalifikowanej spółki, która zajmuje się właśnie tym leasingiem pracowniczym, nie dotyczącym pracy tymczasowej, a właśnie dotyczącym wymiany pracowników pomiędzy firmami. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra alternatywa. Oczywiście ona nie znajdzie zastosowania we wszystkich przypadkach, ale warto pamiętać o tym, że jest taka możliwość i może po prostu zacząć poszukiwać. Jeżeli gdzieś rzeczywiście w danym zakładzie pracy to widmo zwolnień wydaje się być nieuchronne. Jeżeli chodzi o same zwolnienia, sam wpływ COVID-19 na stabilność zatrudnienia w perspektywie zwolnień, no też mamy taką sytuację na rynku, no, że niektórzy pracodawcy, którzy de facto no, nie zarejestrowali aż takiego spadku zapotrzebowania na pracowników, wykorzystują kwestie pandemii, wykorzystują to, że no, wszyscy jesteśmy świadomi tego, że żyjemy w innej rzeczywistości i że sytuacja jest dynamiczna, wykorzystują właśnie pandemię jako przyczynę zwolnień, nie zawsze tam, gdzie ma to zastosowanie. No i to też wydaje mi się jest dosyć istotny wpływ pandemii na obecne czasy, gdzie rzeczywiście część pracodawców po prostu to, o czym ty mówiłeś, czyli szukając nowego trochę modelu, trochę przewartościowując swoją organizację, szukając rozwiązań, które pomogą na optymalizację, korzystając z przyczyny, która się wydaje być bardzo atrakcyjna z perspektywy pracodawcy, a więc bardzo taka transparentna czy dla pracowników, czy na przykład w przyszłości dla sądu, rzeczywiście zmiany związane z COVID-19 no, spowodowały konieczność optymalizacji, zmniejszenia zatrudnienia. I to też jest zjawisko, z którym się spotykamy i to też jest jakby obszar, który jest pewnym wyzwaniem dla tych pracodawców, którzy rzeczywiście mają problemy związane z epidemią, żeby, wydaje mi się, że w przyszłości, kiedy na przykład te sprawy sądowe, jeżeli do nich dojdzie, się rozwiną, będziemy w pewnym momencie musieli się mierzyć z takim no, koniecznością uprawdopodobnienia, udowodnienia tego, że rzeczywiście ta sytuacja pracodawcy uległa zmianie w ten sposób, że wypowiedzenie umowy o pracę czy zwolnienia grupowe były niezbędne, bo jednak potrafię sobie wyobrazić, że część pracodawców nie będzie z tego uczciwie korzystać, po prostu będzie traktować to jako wymówkę, więc tym lepiej teraz się zabezpieczyć na przyszłość, bo z doświadczenia wiem, że często to, co się dzieje teraz, tak naprawdę wpływ na to, co robimy teraz, mają wyroki, które zapadną dopiero w przyszłości, więc dobrze ewentualne scenariusze już teraz brać pod uwagę i odpowiednio się do nich przygotowywać.
Więc tak jak powiedziałam, leasing pracowniczy może być tą dobrą alternatywą i też zmniejszeniem tego ryzyka, które mogłoby się wiązać właśnie z czy przeprowadzaniem zwolnień grupowych, czy zwolnieniem indywidualnym pracowników. Może być to też no, szansa dla pracowników, którzy rzeczywiście pomimo mają nie tylko problemy związane z tym, że są zamknięte szkoły, przedszkola, czy były zamknięte, czy muszą pracować zdalnie, jeszcze musieliby się mierzyć z widmem utraty zatrudnienia. Tak, Olu, to słuszna uwaga. Myślę, że o kwestii zwolnień ten temat dzisiaj przybliży nam pani dr Ewa Podgórska-Rakiel. Jeszcze chwilę sobie porozmawiamy, bo od nich też niektórzy pracodawcy nie uciekną, a my tymczasem idźmy dalej co do kwestii, które bardziej są związane z samym leasingiem. Ja już próbuję przeskoczyć dalej. Kolejny slajd dotyczy kwestii, na które pracodawcy powinni zwracać uwagę w przypadku leasingu pracowniczego. Ja powiem tak, nie są to żadne kwestie, które moim zdaniem będą urastały do rangi odkrycia Ameryki, dlatego że to są kwestie, które każdy biznes weryfikuje na co dzień. Każdy biznes działa pod kątem zapotrzebowania na pracę, poszukiwania partnerów, którzy są może nie tyle wyłącznie stabilnymi partnerami, ale zaufanymi. Partnerami, co do których mamy pewność, że rozwiązania czy osoby, które nam dostarczą do wykonania określonych usług, zapewnią, że będziemy zadowoleni z efektów tej pracy. Co do modelu współpracy, to ja zwracam uwagę na kwestię, która dotyczy w przypadku leasingu, choćby korzystania z agencji pracy tymczasowych. Jeśli poszukujemy agencji, tak jak Ola wcześniej mówiła, wybierajmy sprawdzone pewne agencje, z tej prostej przyczyny, że zdarza się tak, że są na rynku podmioty, które udają agencję, a w rzeczywistości to, co nam jest oferowane, odbywa się poza modelem pracy tymczasowej. To jest raczej zbliżone do outsourcingu pracowniczego, a często też z naruszeniem licznych przepisów, między innymi przepisów o pracy tymczasowej. Zwracam na to uwagę z tego powodu, o którym dalej powiemy, a mianowicie z perspektywy ryzyka kontroli inspekcji pracy, która może weryfikować, czy my na pewno dobrze radzimy sobie ze stosowaniem przepisów z obszaru prawa pracy, z obszaru pracy tymczasowej. I wreszcie uregulowanie relacji z pracownikiem. Zależnie od modelu, który wybierzemy, to niewątpliwie jest kwestia bardzo ważna, dlatego że jeżeli to będzie leasing pracowniczy nie będący pracą tymczasową, to powinniśmy sobie zwrócić uwagę, że to uregulowanie powinno dotyczyć również wyboru rodzaju umowy, który będziemy stosować. Przy pracy tymczasowej, już Ola o tym wspominała, to jest również relacja trójstronna. Konieczne jest także uregulowanie kwestii relacji pomiędzy pracodawcą, użytkownikiem, a pracownikiem. O ryzyku kontroli zaraz sobie powiemy, dlatego że tutaj mamy poświęcony temu tematowi oddzielny slajd. Zwróćcie Państwo uwagę, że te trzy zjawiska, o których mówimy w kontekście leasingu, czyli sam leasing pracowniczy, outsourcing i praca tymczasowa, należy w mojej ocenie postrzegać również pod kątem ryzyk, z którymi pracodawca będzie się mierzył, jeśli dojdzie do kontroli. Jeśli taka kontrola się pojawi ze strony inspekcji pracy, to można znaleźć pewne wskazówki, również w samych materiałach, które publikuje PIP, na co inspekcja pracy będzie zwracała uwagę. To, że inspekcja pracy identyfikuje ryzyka w obszarze stosowania umów cywilnoprawnych, w obszarze outsourcingu czy leasingu pracowniczego, można łatwo ustalić na podstawie tego, o czym inspektorzy pracy się wypowiadają na stronach Głównego Inspektoratu Pracy, na stronach również wojewódzkich urzędów pracy. Można znaleźć materiały, które są materiałami autorstwa inspektorów pracy. Inspektorzy pracy wskazują, na co zwracają uwagę, wskazują, co jest problemem z perspektywy rynku. Na kolejnym slajdzie zobaczą Państwo za chwilę takie dwa linki do materiałów właśnie pochodzących ze strony inspekcji pracy albo zamieszczanych na stronach oficjalnych, rządowych, ale również wskazują na to, że są one autorstwa inspekcji pracy, które pokazują, że inspektorzy pracy nie są obojętni na to, co się dzieje na rynku. Być może teraz COVID zrewidował plany działania, plany kontroli na 2020 rok, w których to zapowiadano wyraźnie, że umowy cywilnoprawne, że stosowanie outsourcingu, zastępowanie
tradycyjnego modelu współpracy w oparciu o klasyczną umowę o pracę między pracodawcą a pracownikiem, będzie weryfikowane. Wiemy teraz, że ten rok jest szczególny dla wszystkich, również dla Inspekcji Pracy, więc nie wiem, na ile te plany kontroli będą zrealizowane w tym roku, ale myślę, że to nie odejdzie. To nie odejdzie i nie zniknie. Inspekcja Pracy będzie się temu przyglądać i będzie zwracała uwagę również na to, o czym pisze w swoich materiałach. A w tych materiałach można zwrócić uwagę, że w zasadzie inspektorzy postrzegają Polskę jako specyficzny rynek, na którym stosuje się pewne modele i rozwiązania po to, żeby uciekać od tradycyjnego modelu zatrudnienia. Więc to też musimy mieć z tyłu głowy. Jeżeli decydujemy się na znalezienie określonego partnera czy rozwiązania, które będziemy stosować, to w tej sytuacji zwracajmy zawsze uwagę na to, co nam się może przydarzyć podczas kontroli. Żeby nawiązać też do dzisiejszego tematu wydarzenia i faktu, że PSHR stawia na rozwój struktury na Pomorzu, ja Państwu przytoczyłem tutaj dwa cytaty wraz z linkami, źródłami, na których można się z nimi zapoznać. Jeden z tych linków prowadzi do strony pośrednio do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, gdzie mogą Państwo znaleźć dość obszerną prezentację przygotowaną przez Inspekcję Pracy, która porównuje model współpracy w ramach leasingu pracowniczego, outsourcingu i pracy tymczasowej. Warto sobie to prześledzić, dlatego że jest to dość szczegółowy materiał, który jednocześnie będzie Państwu pokazywał, na co zwracają uwagę inspektorzy. To tyle, myślę, z uwagi na wymiar czasowy dzisiejszego wydarzenia i naszego wystąpienia ode mnie. Olu, jeżeli chciałabyś jeszcze coś dodać, to możemy przejść teraz do Twojej wypowiedzi. Ewentualnie, jeśli będą jakieś pytania, to możemy też się pokusić odpowiedzieć na te pytania. Także Olu, oddaję Ci głos. Tak naprawdę wydaje mi się, że poruszyliśmy najważniejsze kwestie. Też tam w tak krótkim czasie nie mamy możliwości, żeby mówić wszystkie szczegóły. To, o czym wspomniałeś, czyli to, w jaki sposób inspekcja patrzy na stosowanie takich trochę niekonwencjonalnych rozwiązań, rzeczywiście jest tak, że, ale to też wynika poniekąd z praktyki niektórych pracodawców, że inspekcja no, szuka przy takich rozwiązaniach obejścia prawa i szuka tego, że pracodawcy no, próbują kombinować i próbują gdzieś unikać tego tradycyjnego stosunku pracy, co nie zawsze ma miejsce i rzeczywiście no, ta inspekcja jest bardzo, bardzo skrupulatna w tym zakresie. To, na co ja bym chciała zwrócić uwagę, to korzystanie rzeczywiście z umów cywilnoprawnych, bo czy przy pracy tymczasowej, czy przy tym takim tradycyjnym modelu wynajmowania pracownika, czyli sytuacji, kiedy u jednego pracodawcy pracownik ma urlop bezpłatny, a u drugiego podpisuje nową umowę o pracę, zazwyczaj na czas określony, te ryzyka gdzieś są bardzo małe, są wręcz minimalne. W sytuacji, kiedy mamy umowę zlecenia, czasami nawet umowa o dzieło jest stosowana przy współpracy z podmiotami, które właśnie zajmują się czy tak zwanym outsourcingiem, czy sprawiają wrażenie bycia agencją pracy tymczasowej i chcą na przykład zachęcić pracodawców do tego, żeby skorzystać z takiego modelu współpracy, gdzie będą Państwo udostępniali na jakiejś podstawie, to już nie będzie umowa o pracę tymczasową, ale jakiejś takiej podstawie współpracy pracowników, osoby, które u nich są zatrudnione na podstawie umów zlecenia, no to tutaj powinna się zapalić rzeczywiście czerwona lampka, bo takie sytuacje są czy przez Inspekcję Pracy, czy przez ZUS bardzo często tutaj kontestowane i bardzo często w takich sytuacjach rzeczywiście dochodzi do naruszeń. Czy do ustalenia na przykład w przyszłości istnienia stosunku pracy, czy nawet ustalenia istnienia stosunku pracy o pracę tymczasową, z czym też się spotkaliśmy. Więc tutaj rzeczywiście rekomenduję daleko posuniętą ostrożność i tak jak wspomnieliśmy, po prostu dobieranie odpowiednich partnerów już tutaj bez względu na to, jaki model leasingu pracowniczego Państwo wybiorą. Dziękuję bardzo za uwagę i wydaje mi się, że możemy przejść do dalszej części. Dziękuję. Również w takim razie dzięki raz jeszcze, Olu. Oddaję głos pani doktor Ewie Podgórskiej-Rakiel. Ewo, zapraszam, a ja już wyłączam swoje dzielenie ekranu. Dzień dobry jeszcze raz. Proszę Państwa, ja tutaj w takim razie podłączę sobie moje slajdy. O,
mam nadzieję, że wszystko widać. Ja dziękuję za te wypowiedzi moich wcześniejszych prelegentów. Chciałabym powiedzieć, że były bardzo interesujące, w szczególności dlatego, że tematy poruszane, tak praca zdalna, kwestia leasingu, jak i outsourcingu w tej chwili również, to są tematy, które przyznam, no, stają się bieżącą, jakby bieżącym materiałem do pracy, który mamy. To, co chciałabym Państwu przedstawić, związane jest już ze zwolnieniami. Jak już no, nie uda nam się no, utrzymać tego pracownika, nie uda nam się podzielić nim z innym pracodawcą, na przykład w ramach tego urlopu bezpłatnego, no to czasami musimy zdecydować się na zwolnienia. I teraz kwestia no, tematu, czy pracodawcy będą zmuszani. No, zmuszani przez sytuację, prawda, przez COVID, przez to, że tej pracy czasem jest mniej, bo są obszary, które się rozwijają, to widzimy, ale są obszary, które rzeczywiście no, jest tam tego zapotrzebowania na pracę mniej, albo też prosi się pracowników w ramach porozumień czy wypowiedzeń zmieniających o jakby zmianę tego, czym się zajmują, ale o tym też za chwileczkę powiem. Chciałabym powiedzieć dzisiaj o zwolnieniach indywidualnych i o zwolnieniach grupowych. Oczywiście nie będę mogła wyczerpać tematu, natomiast to, co przygotowałam, to głównie bazuje na orzecznictwie. Może będą to rzeczy oczywiste, ale mam nadzieję, że też w jakiś tam sposób usystematyzuję pewne rzeczy, które też w praktyce mojej są dosyć często poruszane. Proszę Państwa, umowa oczywiście rozwiązuje się w sposób wskazany w kodeksie na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia i z upływem czasu. I w tej chwili zauważam taką tendencję, że bardzo mocno poszukuje się różnego rodzaju przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy, podczas gdy pracownik nie godzi się na porozumienie stron. Tak? Jeżeli już mamy porozumienie, no ono jest oczywiście zgodą. Porozumienie to zgoda stron. Niekiedy pracodawcy przygotowują porozumienia, pracownicy no, nie wiedzą, z czym mają do czynienia, podpisują porozumienie, idą do sądu. No i okazuje się, że jest problem, no bo to jest porozumienie stron, prawda? Skoro jest porozumienie stron, no to była zgoda obu stron, nikt nikogo nie zmuszał do tego, żeby podpisać porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. Takie sytuacje się zdarzają i pracownicy są zaskoczeni, że no, oni rzeczywiście zgodzili się, podpisali porozumienie. No i teraz kwestia dowodowa, jak to wyglądało w praktyce. Natomiast jeżeli już pracownik ma tę świadomość i on wie, że tu jest potrzebna zgoda stron i nie zgadza się, tak? Nie zgadza się na rozwiązanie umowy w takim trybie, w taki sposób, jak pracodawca to dokonuje, prawda, czy ze skróconym okresem, kiedy ta umowa miałaby być rozwiązana, bo na przykład przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a pracodawca proponuje, że umowa rozwiąże się za tydzień, prawda, ze względów ekonomicznych, które akurat zmuszają pracodawcę do takiego działania, no to wtedy mamy wypowiedzenie umowy. I teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te wypowiedzenia, to czasami pracodawcy zwracają się z pytaniem, no, jakie te przyczyny wskazać, tak? No, znalazłam taki wyrok Sądu Najwyższego, który uważam jest bardzo ciekawy, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy, tak? Myślę, że warto pamiętać o tym wyroku, bo sąd być może będzie oceniał również pod tym kątem dwa analogiczne lub więcej stanowisk, dlaczego właśnie ten, a nie inny pracownik został wybrany do zwolnienia. Kolejna kwestia, oczywistym jest, że w uzasadnieniu wypowiedzenia musi być ta przyczyna. Przyczyna musi pojawić się wtedy, kiedy mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, a także w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ale powiem Państwu, że miałam ostatnio taką sytuację, w której pracodawca uzasadnił wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. No, uzasadnienie nieszczęśliwie sformułował w taki sposób, że ono nie było konkretne i pracownik odwołał się. I sama jestem ciekawa, sprawa trafiła do sądu,
No, jeżeli nie skończy się to na mediacjach, może być inne rozstrzygnięcie sądowe. Sama jestem ciekawa, jaki będzie efekt tego, dlatego że tu wyraźnie mamy do czynienia z umową na czas określony. Pracodawca nie był zobowiązany do tego, żeby tę przyczynę wskazywać, a ją wskazał i wskazał ją taką no, nieprawdziwą. I teraz no, pracownik odwołał się od tej przyczyny i zobaczymy, jakie będzie rozwiązanie. W każdym razie ta przyczyna wypowiedzenia, to trzeba podkreślić, ona jest istotna, ważna i musi pojawić się, gdy mamy do czynienia z umową zawartą na czas nieokreślony i w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. I teraz, dlaczego w ogóle tę przyczynę podajemy? No, chodzi o to, żeby pracownik mógł ocenić swoje szanse w sporze sądowym, czyli musimy tę przyczynę odpowiednio przedstawić pracownikowi, tak? Wręczając mu wypowiedzenie. Z takiego praktycznego punktu widzenia bardzo ważne jest to, żeby komunikować oświadczenie o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę w obecności innej osoby, tak? Żebyśmy mieli świadka. Dlatego, że zdarza się to również z mojego doświadczenia powiem, że pracownik, gdy jest wzywany do pracodawcy, do kierownika, który ma mu przekazać tę informację o rozwiązaniu umowy, tak, za wypowiedzeniem, niekiedy w momencie, gdy jest sam z tą osobą w pomieszczeniu, w biurze, mówi, że źle się czuje, chciałby wyjść na zewnątrz, niekiedy bierze do ręki ten dokument, który mu pracodawca przekazał, ale bardzo często zostawia go i proszę Państwa wychodzi, no i nie wraca. I nie wraca. I potem mamy do czynienia z taką sytuacją, że no mamy zwolnienie lekarskie. No i powstaje problem, czy ta przyczyna wypowiedzenia, czy to oświadczenie dotarło do pracownika. Czyli taki praktyczny element to, żeby jednak decydować się na wręczenie wypowiedzenia, jak już jest konieczne w obecności kogoś, kto mógłby poświadczyć, że oświadczenie to dotarło do pracownika. Kolejna rzecz, proszę Państwa, bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia, to, że gdy pracownik już wniesie do sądu powództwo, to pracodawca nie może skutecznie uzupełnić braku wskazania tej konkretnej przyczyny. Tak? On musi już bazować na tym, co zostało wskazane. Dlatego odpowiednio obudowujemy tę przyczynę, wskazujemy konkretne, rzetelne, rzeczywiste sytuacje, które miały miejsce, które stanowią podstawę do wypowiedzenia. Natomiast to, co bardzo mnie zaciekawiło, też przeglądając orzecznictwo, przygotowując się do dzisiejszego webinaru, to orzeczenie, proszę Państwa, 2000 roku, które znalazłam, że brak konkretyzacji przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę, ono nie stanowi podstawy roszczenia o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie, jeżeli pracodawca w inny sposób zapoznał pracownika z tą przyczyną. Czyli z jednej strony po wniesieniu powództwa przez pracownika do sądu nie możemy już jakby uzupełnić tego, no ale z drugiej strony też sąd dopuszcza taką możliwość, że możemy udowodnić, że jednak zapoznaliśmy pracownika w inny sposób z tą przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę. Także ten wyrok też warto zapamiętać i być może go wykorzystać w praktyce. Z ciekawością też przeglądałam, proszę Państwa, te przyczyny wypowiedzenia, które zostały błędnie przez pracodawców wskazane i wybrałam sobie takich 5 orzeczeń, które tu chciałam Państwu tezy z tych orzeczeń wskazać, że niespełnianie oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem. Tak, niespełnianie oczekiwań w związku z zajmowanym stanowiskiem. Jest to przyczyna zbyt ogólna, tak, bez konkretyzacji. O jakie oczekiwania chodziło? No, trzeba wskazać konkretnie, jakie to było oczekiwanie, co ten pracownik miał robić, co było w zadaniach tego pracownika, czego on nie wykonał, czyli to jest zbyt ogólne, tak? Kolejna błędna przyczyna wypowiedzenia, proszę Państwa, to niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków, ale z jakich obowiązków, tak? To jest zbyt ogólne, to jest jedno zdanie zbyt ogólne. Zawsze powtarzam, że tu musimy wskazać szerzej, o co konkretnie chodziło. Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków. Jakie obowiązki, kiedy, w jakim dniu, tak? Zapisać sobie, kto był obecny,
podczas właśnie tych obowiązków, kto stwierdził, że to jest niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków. Musimy te przyczyny bardziej konkretyzować, bo potem mamy spór w sądzie i sąd pyta, konkretnie pyta o to, jaka była przyczyna. Ona nie może być zbyt ogólna, musi być konkretna i rzeczywista. Kolejne błędne przyczyny wypowiedzenia z orzecznictwa to, proszę Państwa, zmiana w organizacji pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. I taka przyczyna się pojawiła, wskazanie przyczyny nierzeczywistej. Ono oczywiście będzie miało znaczenie w przypadku właśnie uznania, że doszło do naruszenia, do rozwiązania umowy z naruszeniem przepisów. Brak zaangażowania, wykonywanie obowiązków pracowniczych. Proszę Państwa, brak zaangażowania, to też jest zbyt ogólne. Musimy bardziej to zawsze konkretyzować. Czyli z punktu widzenia błędnych przyczyn wypowiedzenia, jest tego orzecznictwa, proszę Państwa, sporo i rzeczywiście zanim sformułujemy, proszę Państwa, wypowiedzenie w kontekście właśnie wskazania przyczyny, to powinniśmy też zapoznać się z orzecznictwem, z literaturą w tym temacie, dlatego że później może być problem w uzupełnieniu tej przyczyny uzasadniających wypowiedzenie i nie jest dobrze, jeżeli w tej chwili w związku z sytuacją, z pandemią pracodawcy poszukują przyczyn, które nie są rzeczywiste, nie są prawdziwe, bo po prostu może zdarzyć się wtedy tak, że jeszcze poniosą koszty i właśnie całego procesu sądowego, tak, odszkodowania. Także tu zwracałabym uwagę na tę konkretną, rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia. Oczywiście samo wypowiedzenie musi być na piśmie, natomiast zdarzały się sytuacje, w których pracodawcy wysyłali pracownikom e-maile, tak? W przypadku pracy zdalnej też mieliśmy takie sytuacje, w których pracownik dostawał maila ze skanowanym wypowiedzeniem, czy wypowiedzenie faksem. Teraz już może faks jest mniej używany, aczkolwiek orzecznictwo już odnosiło się też do wypowiedzenia faksem. Proszę Państwa, generalnie nie są to formy pisemne, prawda, wypowiedzenia umowy. Jeżeli mamy do czynienia z mailem, gdy to jest oświadczenie podpisane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to tak, to wtedy to wypowiedzenie rzeczywiście ono będzie skuteczne, tak? Natomiast generalnie e-mail ze skanowanym oświadczeniem pracodawcy, które zawiera wypowiedzenie umowy o pracę, to ono po prostu nie spełnia tego wymogu pisemności. Proszę Państwa, wypowiedzenie jest czynnością jednostronną. To jest czynność jednostronna, to nie jest porozumienie stron, gdzie mieliśmy właśnie dwie strony, które musiały zgodzić się na to porozumienie. Samo rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia to jest czynność jednostronna, a odmowa pracownika przyjęcia pisma pracodawcy o wypowiedzeniu umowy nie ma znaczenia, ponieważ mógł on się z tym zapoznać. Dlatego bardzo ważne jest, aby to oświadczenie o wypowiedzeniu złożyć pracownikowi właśnie w obecności innej osoby, która w razie czego poświadczy to, że było to oświadczenie złożone, że została przekazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie i żeby tutaj nie było żadnej wątpliwości w tym zakresie. Proszę Państwa, krótko, jeżeli chodzi o kwestie zwolnień grupowych. Teraz sporo pytań dotyczy sytuacji, czy pracownik powinien dostać odszkodowanie, czy jakąś odprawę w związku z tym, że jest zwalniany. To zależy, proszę Państwa, od tego, czy mamy do czynienia z pracodawcą, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, czy mamy do czynienia z pracodawcą, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Bo jeżeli, proszę Państwa, zatrudniamy co najmniej 20 pracowników i te wypowiedzenia są dokonywane w okresie nie przekraczającym 30 dni, to proszę Państwa, z dużym prawdopodobieństwem wchodzimy w zwolnienia grupowe, tak? Czasami są różne sytuacje, które
rozważamy, czy to jest zwolnienie grupowe, czy nie, ale generalnie gdy spełniamy przesłanki ustawy o zwolnieniach grupowych, to jest, proszę Państwa, ustawa, którą potocznie nazywamy ustawą o zwolnieniach grupowych, to jest ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, czyli te przyczyny muszą nie dotyczyć pracowników. I to, co się teraz dzieje, związane z pandemią, ono najczęściej, proszę Państwa, no nie dotyczy pracowników, tak? To są przyczyny ekonomiczne leżące po stronie pracodawcy, a więc no jakby ta przesłanka, gdy zatrudniamy co najmniej 20 pracowników i mieścimy się w tym zakresie czasowym, ona najczęściej jest spełniona. Ustawa dokładnie określa, ilu pracowników ma być zwolnionych, prawda, abyśmy mówili o tych zwolnieniach grupowych, jak również wskazuje konkretnie na wysokość odprawy jednomiesięcznej, dwumiesięcznej bądź trzymiesięcznej w sytuacji, gdy pracownicy są zatrudnieni przez określony okres czasu. Natomiast sporo też pytań, proszę Państwa, dotyczy tego, czy zwalniając jednego pracownika, dwóch powiedzmy, prawda, gdy nie mieścimy się w tych, na przykład nie jest to 10 pracowników w tym okresie 30 dni, tylko mamy jednego pracownika, tak? Ale przyczyna uzasadniająca leży po stronie pracodawcy. Czy mamy do czynienia wtedy z obowiązkiem wypłaty odprawy w związku ze zwolnieniami grupowymi? Proszę Państwa, to również jest uregulowane w ustawie o zwolnieniach grupowych i powiem tak, generalnie jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i nawet zwalnia jednego pracownika, no to również może, proszę Państwa, być tutaj zobowiązany do wypłaty odprawy z tytułu zwolnień grupowych, dlatego że zwolnienia indywidualne również przewidziane są w tej ustawie o zwolnieniach grupowych jako podstawa do zastosowania wszystkich konsekwencji wynikających z tej ustawy. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to też dla nas, osób, które zajmują się prawem pracy, to jest jakby wpisane wprost w ustawie, ale osoby, które czytają tę ustawę, czasem no nie do końca widzą to, że chodzi o wypowiedzenia, a także porozumienia stron rozwiązujące umowę. Porozumienia stron, jeżeli, proszę Państwa, zaproponujemy 10 pracownikom, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, porozumienia stron rozwiązujące umowę i osoby podpiszą te porozumienia, ale generalnie wiadomo, że podstawą tych porozumień jest zła sytuacja ekonomiczna. Zdecydowanie przyczyna leży po stronie pracodawcy. To my też mamy do czynienia wtedy, proszę Państwa, ze zwolnieniami grupowymi w ramach tej ustawy i również powstaje obowiązek wypłaty odprawy. Także o tych przesłankach tutaj należy pamiętać. W tej ustawie, tu też chciałabym zwrócić uwagę, nie będę omawiała całości, ale przepis, który jest w moim przekonaniu bardzo istotny i z którym też w praktyce jest wiele kłopotu. Otóż, proszę Państwa, ustawa przewiduje, że prowadzi się konsultacje, także podpisuje się porozumienie w sprawie zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi, ale jeśli tych związków nie ma, to proszę Państwa, podpisuje się to porozumienie i prowadzi te konsultacje z przedstawicielem pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy, tak? I powstaje zawsze pytanie, kim jest ten przedstawiciel pracowników wyłoniony w trybie przyjętym u danego pracodawcy. No jestem daleka od tego, żeby tę osobę wskazywać z imienia i nazwiska, na przykład pan, pani, prawda, Kowalska, Kowalski będzie przedstawicielem pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u nas, w naszej firmie, tak? Raczej jestem za tym, żeby dokonać jakiegoś wyboru, w przypadku teraz pracy zdalnej, dokonując wyboru, zarządzenie, które dotyczyłoby tych wyborów, czy też jakiś regulamin, moim zdaniem powinien również uwzględniać sytuację, w której mamy pracowników pracujących zdalnie, czyli chodzi o to, żeby wszyscy brali udział, powiedzmy, w jakichś tych wyborach, prawda? No, nie wszyscy będą mogli zgromadzić się w sali i zagłosować, podnieść rękę. Chodzi o to jednak, żeby oni mogli zagłosować, czyli w regulaminie trzeba będzie przewidzieć jakieś zasady związane właśnie z tym głosowaniem elektronicznym również, tak? Czy to kwestia podania wcześniej maila, na którego zostanie wysłana, prawda, jakaś ankieta, czy z tego maila będzie można dopiero wysyłać właśnie swój głos. Ważne, żeby umożliwić, tak, wszystkim pracownikom udział w tym głosowaniu. I jednak byłabym za tym, żeby te wybory były
w jakiś sposób jednak przygotowane, prawda, nie musi być to wielce rozbudowana procedura, ale jednak, aby to były wybory. Czasami ustawy, przepisy używają terminu w przypadku przedstawicieli pracowników, że dotyczy to pracowników wyłonionych, czasami wybranych. Niemniej jednak ja uważam, że powinniśmy przynajmniej stworzyć jakiś taki regulamin, który przewiduje wybory jednak i żebyśmy widzieli, że to było dokonane w sposób demokratyczny, ale generalnie sprawa związana z przedstawicielami pracowników to jest temat dużo szerszy w prawie pracy i obecna tu pani profesor Monika Gładoch na pewno byłaby tutaj specjalistką w dziedzinie przedstawicieli pracowników, mogłaby znacznie więcej powiedzieć i jakby tutaj tego tematu nie będę już rozwijała, ale dostrzegam ten problem i wielu pracodawców zwracało się z pytaniem, ale o co chodzi tutaj z tymi wyborami, z tym wyłonieniem, jak ja mam to zrobić. W każdym razie jest taka procedura i pamiętajmy w ustawie o zwolnieniach grupowych, że właśnie taka procedura również tutaj konsultacji i podpisania porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego, ona jest bardzo ważna z punktu widzenia tej ustawy. Natomiast to, o czym chciałabym powiedzieć, bo ten temat też się pojawia, to często wraca. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której pracodawca proponuje 50 pracownikom wypowiedzenia zmieniające. Powiedzmy, że zarabiają oni powyżej wszyscy 5000 i on proponuje im obniżenie wynagrodzeń mniej więcej wszystkim na poziomie 2500 netto, prawda, na rynku. I proszę Państwa, dokonuje wypowiedzeń zmieniających. Wypowiedzenia zmieniające generalnie nie stanowią podstawy do tego, żeby były wypłacane odprawy, gdy pracownik nie zgodzi się na to wypowiedzenie zmieniające, tak? Dlatego, że w momencie, gdy pracownik nie zgadza się na przyjęcie nowych warunków zatrudnienia, umowa rozwiąże się. No, gdy się zgodzi, no to będzie kontynuował zatrudnienie na nowych warunkach. Natomiast gdy się nie zgodzi, no to umowa rozwiąże się. No i proszę sobie wyobrazić sytuację, w której tych 50 pracowników nie zgadza się na nowe warunki. One są dla nich, no to jest o połowę, co najmniej o połowę obniżone wynagrodzenia i się nie zgadzają. W związku z tym te ich umowy rozwiążą się. I proszę pamiętać o tym, że jest taki wyrok Trybunału Sprawiedliwości, zresztą nie jest to jedyny wyrok. Orzecznictwo krajowe również dotyczy kwestii wypowiedzeń zmieniających, w którym stwierdza się, że wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy, które w przypadku odmowy ich przyjęcia powoduje rozwiązanie umowy, może powodować prawo do odprawy. Proszę Państwa, może powodować, dlatego że jeżeli udowodnią pracownicy, że tak naprawdę celem pracodawcy było rozwiązanie umowy, czyli była to czynność pozorna, tak? Zmiana warunków zatrudnienia była czynnością pozorną, która prowadzi do rozwiązania umowy, to wtedy rzeczywiście mielibyśmy na przykład do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, bo de facto te umowy rozwiązały się, prawda? Warto o tym pamiętać, że wypowiedzenia zmieniające też czasami mogą być podstawą roszczeń o odprawę z tytułu zwolnień grupowych. Ostatni jakby taki temat, który chciałabym omówić, to co też do mnie ostatnio w praktyce wraca, to jest temat mobbingu. A dlaczego akurat mobbing przy rozwiązywaniu umów o pracę? Otóż proszę Państwa, sytuacja na rynku pracy, z tego co zauważam, powoduje, że jest no, jakby większa niepewność w pracy, tak? Niepewność tej pracy. No, ludzie się denerwują oczywiście, czy będę miał to zatrudnienie, czy nie. Nie jest łatwo w tej chwili odnaleźć się na rynku nowym osobom, które też nie mają takich kompetencji do pracy zdalnej. No, jest ogólnie niepewność pracy. I teraz te czynniki, to jest też udowodnione, czynniki społeczne, sytuacja na rynku pracy związana z nią właśnie niepewność, ona proszę Państwa powołuje nasilenie takich zjawisk mobbingu w pracy. Pracownicy nawzajem się mobbingują, czasami no nie wytrzymują po prostu jak gdyby tej sytuacji związanej z niepewnością, więc ten mobbing też on w tej chwili może przyczyniać się do zwolnienia, ale na przykład mobera, tak? Dobrze byłoby właśnie zwrócić uwagę na sytuacje związane z mobbingiem przy okazji
również analizy sytuacji w zakładzie pracy pod kątem tej sytuacji, która ma obecne miejsca, czy aby nie dochodzi tam, prawda, do takich zjawisk, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. No i to też jakby nie jest tak, że jakby widzimy od razu ten mobbing, prawda, tylko on trwa. Tutaj akurat według publikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, prawda, mamy taką fazę, kiedy jest ten początek stresu, potem mamy powiedzmy jakiś taki konstans, w którym pracownik dość dobrze się trzyma i nagle się załamuje, tak, jest taka faza wyczerpania, więc dopiero w pewnym momencie to zjawisko mobbingu będzie zauważalne, ale ono jest bardzo istotne, pracodawca ma obowiązek, proszę Państwa, przeciwdziałać mobbingowi, one muszą być te działania realne i efektywne, więc jakieś regulaminy i kwestie związane z przeszkalaniem pracowników, to jest wszystko ważne, rozmowa na temat mobbingu, komisja antymobbingowa, żeby właśnie nie dochodziło do sytuacji, w której obawa o miejsca pracy no, nasilała te zjawiska mobbingowe. I jeszcze na koniec orzeczenia, które też związane są z tym mobbingiem, proszę Państwa, i w kontekście wypowiedzenia, tu chodzi akurat o wypowiedzenie zmieniające. Mobbing może polegać na korzystaniu z przewidzianych w kodeksie pracy narzędzi prawnych, czyli dokonywanie wypowiedzeń zmieniających, w tym wypadku sąd uznał, powodowało tak szykany. Tak naprawdę to, że pracodawca dokonywał zgodnego z prawem, używając zgodnego z prawem narzędzia, jakim jest wypowiedzenie zmieniające, dokonywał tych wypowiedzeń zmieniających, w pewnym sensie miało to na celu szykanę pracowników i również to może być uznane za mobbing. Natomiast też ciekawy wyrok, do którego dotarłam, że towarzysząca zapowiedzianym zwolnieniom z pracy atmosfera napięcia psychicznego wśród załogi zakładu pracy nie oznacza stosowania przez pracodawcę mobbingu. No myślę, że tutaj żaden komentarz nawet nie jest potrzebny. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, oczywiście chętnie odpowiem. Kontakt do mnie, do stowarzyszenia HR podaję. Bardzo chętnie się z Państwem tutaj będę dzieliła swoją wiedzą, jak również zachęcam do tego, żeby się Państwo zapisywali do naszego stowarzyszenia i będziemy działać, będziemy rozmawiać o bieżących problemach. Także serdecznie dziękuję, oddaję głos. Ja dziękuję za tak interesujące przedstawienie tego tematu związanego no, z trudnym problemem, bo jednak zwolnienia zawsze nie są pozytywnym przeżyciem dla nikogo, ani dla pracodawcy, ani dla pracownika. A doceniam też to, że mieliśmy tutaj taką pigułkę w orzecznictwie w zakresie tego, jak sądy podchodzą do tematu związanych z wypowiedzeniami. Także raz jeszcze bardzo dziękuję za bardzo praktyczne przedstawienie tematu. Oddaję głos panu doktorowi Robertowi Nowakowi. Zapraszam, panie doktorze. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim chciałem oczywiście podziękować za to, że znaleźli Państwo chwilę, żeby z nami tutaj być. Też chciałem podziękować Stowarzyszeniu HR za zaproszenie. Nie mam teraz za bardzo czasu, żebym jakoś dużo opowiadał o sobie. Dużo mówię, jestem z wykształcenia psychologiem, więc proszę mi za to wybaczyć. Od wielu lat jestem związany z branżą HR, jestem liderem i widzę siebie, zwłaszcza jako interim manager, jako pewien agent zmian w organizacjach i w branżach HR-owych. Chciałbym Państwu dzisiaj przybliżyć w ogóle, czym jest interim management, dlaczego on jest tak istotny w tej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy, właśnie w sytuacji pandemii i covidowej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. I tutaj troszkę teorii zarządzania. Mam nadzieję, że będzie to nie takie oczywiste dla wielu z Państwa. Jeżeli tak, no to mam nadzieję też, że to będzie w pewien sposób takie przypomnienie czy usystematyzowanie wiedzy. Od lat mówi się o tym, że funkcjonujemy i żyjemy w świecie tak zwanym VUCA. To jest sformułowanie ukute w latach 80. i 90. przez Warrena Bennisa i Barta Nanusa.
Naszym polskim odpowiednikiem, za którego odpowiedzialny jest Wiesław Grabowski, jest skrót SPAM. W sensie żyjemy w świecie spamu. Oczywiście ma to pewne przełożenie na to, jak funkcjonujemy w związku z technologią. Tak czy inaczej, wszyscy autorzy zwrócili uwagę na to, że świat, w którym się poruszamy, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie działalności, jest dosyć trudnym światem i warto spojrzeć na niego z dwóch perspektyw. Tak? Z jednej strony ograniczone jest to, w jaki sposób możemy przewidzieć efekty tych naszych różnego rodzaju działań, inicjatyw biznesowych, czy nawet różnego rodzaju rozwiązań, które wprowadzamy wewnątrz w firmach. Druga sprawa to jest taka, no, ile wiemy o tej sytuacji, w której aktualnie jesteśmy, no bo mamy ograniczone pole widzenia, jest dużo nieprzewidzianych sytuacji, które może się wydarzyć. I teraz zestawiając w ten sposób nasz świat, pojawia się nam w pewien sposób matryca, tak? I tutaj stąd jest mówienie o tym, że żyjemy w świecie VUCA, bo przede wszystkim świat, w którym żyjemy, jest bardzo zmienny, tak? Tutaj angielska wersja mówi o tym, że jest volatile, czyli potrafi się szybko zmieniać. I te szybkie zmiany tak naprawdę na pierwszy rzut oka potrafią się dziać zupełnie bez wzorców, tak? Mamy dla przykładu, jest niestabilność prawa. No, jak moi przedmówcy już zwrócili uwagę, prawo czasem musi się zmienić, czasem powinno się zmienić, a czasem zmienia się nieoczekiwanie, tak? Mogą wystąpić różnego rodzaju katastrofy, no tak jak chociażby ta, której jesteśmy. I to wszystko wpływa na to, że mamy jako przedsiębiorcy, jako osoby działające w biznesie, mamy bardzo dużą trudność, jeśli chodzi o planowanie. Drugim aspektem jest to, że jesteśmy niepewni, tak? Jest pewna płynność tego, co się dzieje wokół nas, jak ta sytuacja taka czy inna się pojawia. Więc często bywa tak, że wiedza z przyszłości czy nasze utarte schematy przestają działać i nie mają już zastosowania, tak? Działania konkurencji wymuszają różnego rodzaju zmiany dla przykładu, w związku z czym bardzo trudno przewidywać te skutki różnego rodzaju naszych inicjatyw czy tego, co aktualnie robimy, bo być może te skutki będą zupełnie inne. Kolejnym wymiarem jest to, że świat, w którym funkcjonujemy, jest bardzo złożony i ta złożoność wynika tak naprawdę z tego, jak działamy i gdzie działamy. Jeżeli działamy nie tylko na rynku, powiedzmy, bardzo hermetycznym, nie wiem, trójmiejskim, ale działamy w całej Polsce, czy w całej Europie, czy nawet globalnie, no to musimy wziąć pod uwagę to, że będą różne rynki, różne języki, różne kultury i ciężko jest zobaczyć tak naprawdę pełen obraz tego, jak ten świat wygląda i przez to bardzo trudno podejmować decyzje, których jesteśmy pewni. Na sam koniec występuje pewna mętność, tak? Czyli pewna dwuznaczność i niejasność tego, w jaki sposób będziemy działać. Jeżeli wchodzimy w jakąś ekspansję, czy chociażby analizowanie spraw prawnych, może być tak, że nie jesteśmy pewni, w którą stronę pójść i jak to wszystko zorganizować. Ze względu na różność podmiotów występuje też różna tolerancja ryzyka przy takich decyzjach, tak? Niektóre firmy, niektórzy liderzy, menadżerowie nie chcą podejmować decyzji, no bo nie są pewni tego, jak to będzie wyglądało. No ale prawda jest też taka, że to świat VUCA czy SPAM, to jest świat, w którym żyjemy od bardzo dawna i aktualna sytuacja bardzo mocno to pokazuje. Ja tutaj akurat, to jest mój pomysł, ja bym dodał tutaj jednak ten plus, tak? Bo żyjemy w świecie, który jeszcze bardziej zwiększył natężenie tych wszystkich aspektów świata biznesowego i pozabiznesowego, tak? Dodał dodatkowy poziom
w tym wszystkim. Ale co możemy zrobić, tak? Bo nie jesteśmy do końca bezradni w tym, w jaki sposób będziemy żyć. Więc przede wszystkim powinniśmy skupić się w naszych firmach, ale też pracując z innymi, na tym, żeby pomyśleć, jaka jest wizja. I zamiast szczegółowych planów przygotować tą wizję i wyznaczać ogólny kierunek. Musimy starać się jak najlepiej rozumieć sytuację, więc powinniśmy poszukiwać i wdrożyć systemy pozyskiwania informacji tak z otoczenia wewnętrznego, tak, od naszych pracowników, od osób, z którymi współpracujemy, jak i z zewnątrz, czyli z rynku, z tego, co się dzieje, więc te aspekty prawne, polityczne czy społeczne powinny być jak najbardziej brane pod uwagę. Dodatkowo powinniśmy opracować jasny system zarządzania, tak? Powinniśmy mieć jasną wizję tego, gdzie chcemy dążyć, żeby dać to poczucie sensu i ułatwiać osób, z którymi współpracujemy, tą nawigację w trudnych momentach. A na sam koniec powinniśmy być zwinni, to jest takie hasło często, które się przewija. Jak ja to rozumiem, nie powinniśmy bać się eksperymentować, powinniśmy obserwować, jakie są wyniki prób i błędów i w razie czego szybko dostosowywać się. Teraz wpływ pandemii na różnego rodzaju aspekty był jak najbardziej widoczny. Tutaj znalazłem kilka takich wykresów, dwa z Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o produkcję, tak, patrząc na styczeń i na okres między styczniem a lipcem 2020, największe załamanie w produkcji miało miejsce w okolicach kwietnia. Gdzieś tam odbijamy się. Natomiast te zmiany, które zostały wywołane koronawirusem, będą odczuwalne jeszcze bardzo długo, tak? I pomimo tego, że ten wykres idzie ku górze, to wcale nie znaczy, że wracamy do pewnej normy. Jeśli chodzi o konsumpcję, porównanie między lutym a lipcem tego roku, no ewidentnie pokazuje załamanie w wielu różnych branżach, co też będzie wymuszało kolejne zmiany i wprowadzanie różnego rodzaju nowych rozwiązań na rynku. Badania z kolei wśród różnego rodzaju spółek, dyrektorów i działów i liderów w Stanach pokazały, że po pierwsze bardzo dużo zmian negatywnych pojawiło się w związku z koronawirusem, tak? I sprzedaż została zmniejszona, pojawiły się problemy z łańcuchem dostaw, więc tak naprawdę wszelkie elementy tych naczyń powiązanych, jakim są nasze biznesy naszych partnerów, no wpływają na to, że trzeba myśleć o zmianach. No i teraz, jakie te zmiany powinny być? Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad strategią. Powinna pojawić się tutaj duża otwartość na zmiany. Powinniśmy starać się zrozumieć pewną cykliczność i myśleć o tym, co już przeminęło, co może wrócić, a co nie i ewentualnie jakiego rodzaju nowe elementy będziemy chcieli wprowadzić. W kontekście klientów, no ewidentnie my sami jako klienci, myślę, że Państwo też mi przyznają rację, zmieniamy nasze, klienci w ogóle zmienili swoje zachowania, swoje preferencje, czy to mówimy o zakupach, czy jeśli chodzi o na przykład oczekiwania wobec obsługi klienta, czy chociażby digitalizacji, tak? No, odkąd doszło do zamknięcia w domach, no to przeszliśmy na jednak zdecydowanie bardziej na handel w internecie, więc też tutaj takie oczekiwanie jest, żeby móc w razie czego swobodnie korzystać z tego typu udogodnień. W kontekście pracowników, co tutaj jest istotne, w szczególności z punktu widzenia HR-owego, powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób zamienić to skupienie z godzin pracy na efekty, tak? Powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób w nowej rzeczywistości możemy zadbać o zdrowie psychiczne pracowników i jak na nowo przedefiniować rozwój tych pracowników, o czym też za chwilę wspomnę.
w kontekście operacji, no, musimy zmienić, w jaki sposób będziemy działać wewnątrz firmy. To oczywiście będzie dotykało tak naprawdę wszystkich obszarów operacyjnych przedsiębiorstwa. No i tutaj musimy być po prostu zwinni, tak? Musimy rozproszyć odpowiedzialność, starać się i przemyśleć, jak przejść od hierarchii do samozarządzania, żeby ta decyzyjność w nowej rzeczywistości pomagała, a nie blokowała dostosowanie się do sytuacji covidowej. Jeśli chodzi o finanse, no to ze względu na też trudność w przewidywaniu, jak w jakiej rzeczywistości obudzimy się za miesiąc, za pół roku, za rok, duże skupienie powinno być na przepływach finansowych, na zarządzaniu gotówką, czyli tak zwanym cash flowem i zastanowieniu się, na ile możemy zbudować odporność organizacji na kolejne turbulencje, które no, siłą rzeczy mogą się pojawić. Na koniec jedną z obszarów zmian wydaje się najbardziej powszechną jest też rozwój technologii, tak? Pod kątem infrastruktury, ale też przede wszystkim umiejętności. I tutaj trzeba pomyśleć, w jaki sposób dostosować, czy pomóc pracownikom dostosować się do tego, żeby byli w stanie funkcjonować, używając nowych narzędzi, nowych stylów pracy. No właśnie, no, ten nowy styl pracy wymaga nowego myślenia i to są de facto zupełnie nowe wyzwanie. Bo to, w jaki sposób funkcjonowaliśmy dotychczas, jeszcze przed koronawirusem, to był wynik pewnego sposobu pracy, pewnej kultury organizacyjnej, którą jesteśmy. Kultura organizacyjna to jest taki zbiór dominujących wartości i norm, postępowania, które są charakterystyczne dla danej organizacji. Często jest podbudowane założeniami co do natury rzeczywistości i przejawia się przez tak zwane artefakty, tak? Ja tutaj Państwu posiłkowałem się taką grafiką, żeby naprawdę dać do myślenia a propos tego, jeżeli już wprowadzamy pewne zmiany, że musimy zastanowić się, czy kultura, w której dana firma funkcjonuje, jest do tego gotowa, tak? No bo będziemy wprowadzać zmiany, nie wiem, prawne czy technologiczne, no ale pytanie, czy ta zmiana i ten projekt odniesie swój sukces, jeżeli nie będziemy pracować nad kulturą. Tutaj jest taki słynny cytat Petera Druckera, przypisywany mu na jednej z konferencji w latach 80., gdzie on stwierdził, że kultura zjada strategię na śniadanie. I on tutaj w punkt uderzył to, o co mi chodzi. Jeżeli nie dostosujemy tego, w jaki sposób ludzie funkcjonują i nie będziemy pracować nad tym, żeby się odnaleźli w tej nowej rzeczywistości, to jakąkolwiek strategię i jakiekolwiek zmiany po prostu nie mają racji bytu i nie zostaną sukcesem zaimplementowane. Przechodząc dalej, mówię o tych zmianach i mówię o tym, na czym warto zwrócić uwagę, dlatego że często warto zastanowić się, w jaki sposób będziemy chcieli wprowadzić te zmiany. I jednym z tych sposobów może być właśnie interim management. No ale czym to jest? No, pewnie część z Państwa słyszała taki termin, ale być może część nie, tak? I przede wszystkim jest to pewien projekt, który jest jasno zdefiniowany. Mamy jasne cele i jasny zakres, w zakresie którego będziemy działać, ale wewnątrz organizacji. To nie jest de facto consulting jako taki, ale też wiąże się z wejściem konkretnej osoby fizycznej do organizacji, do przeprowadzenia danej zmiany, danego projektu, czy zrealizowania pewnych celów. My ustalamy z klientami, jakie mają być te efekty biznesowe, co chce klient zmienić i wchodzimy tam fizycznie. Nie, oczywiście doradzamy, ale my sami bierzemy odpowiedzialność za ten efekt końcowy. No i my pracujemy wspólnie z pracownikami danego działu, czy nawet firmy, w tym, żeby różnego rodzaju zmiany wprowadzać. Mamy różne oblicza, także często pracujemy w formule shadow managementu, gdzie doradzamy wysoko postawionym menadżerom, pomagamy im wręcz zarządzać. Pomagamy w różnego rodzaju organizowaniu fuzji,
wspieramy różnorodność, często służymy naszym doświadczeniom w pracy ze startupami. Przygotowujemy firmy do tego, żeby na przykład były przejęte, zwłaszcza jeżeli to są firmy rodzinne. Wspieramy różnego rodzaju ekspansję, ale przede wszystkim myślę, że w kontekście sytuacji covidowej jesteśmy menadżerami od zadań specjalnych. Czasem to bywają trudne projekty po prostu, gdzie w firmie brakuje kompetencji do tego i jest potrzebna osoba z zewnątrz. No i też walczymy z kryzysami, jeżeli firma taki kryzys przechodzi, to staramy się pomóc, żeby taki kryzys przejść. Proces zmian, no jakbyście Państwo zadali sobie pytanie, czy też lubicie zmiany, często ludzie twierdzą, że tak. Prawda jest niestety taka, że no, my jako ludzie nie jesteśmy chętni do wprowadzania jakichkolwiek zmian. No i tak wygląda bardzo prosto przedstawiony, dosyć uniwersalny proces reagowania na zmianę. I pracowników w obliczu zwłaszcza tak czasem głębokich kryzysów czy zmian, które się pojawiają w związku z COVID-em i z tą pandemią, no, trzeba im pomóc przeprowadzić. Często też menadżerom trzeba pokazać, w jaki sposób to robić i ich przeprowadzić przez te elementy. No i tutaj moim zdaniem i zdaniem moich kolegów ze stowarzyszenia i innych osób, które funkcjonują w takim wymiarze i w takiej formule współpracują z klientami, czyli jako interim menadżerowie, widzimy tutaj duży potencjał, jeśli chodzi o aktualną sytuację, bo często te kryzysy czy te sytuacje, której mamy, wymagają spojrzenia z zewnątrz, ale także wymagają tego, żeby ktoś przyszedł i wziął odpowiedzialność, bo nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia z firmami konsultingowymi. Często jest tak, że no, konsulting polega na tym, że czy kończy się w momencie, kiedy opracowana jest pewna strategia, czy pewien projekt, ale konsultant nie bierze odpowiedzialności za to, jak to zostanie wprowadzone i czy w ogóle zostanie wprowadzone, a tutaj interim manager właśnie taką odpowiedzialność na siebie bierze. Więc my jesteśmy agentami zmian dla organizacji, modelujemy te nowe zachowania, nowe sposoby działania. Wchodząc do organizacji, zawsze staramy się budować wewnętrzną koalicję, która będzie wspierała tą zmianę i prowadzimy tą, wprowadzając różnego rodzaju te zmiany. Pomagamy menadżerom różnych szczebli w tym, żeby odnaleźli się w tych nowych warunkach i byli przygotowani na te zmiany. No i wspieramy tak naprawdę wszystkich pracowników w tym, żeby różnego rodzaju zmiany w swoich działaniach prowadzili, tworzymy materiały, ale też prowadzimy szkolenia i prowadzimy cały tak naprawdę ten proces zmiany. Peter Drucker, drugi raz wywołany do tablicy, też mówi nam o tym, że zmiany są czymś naturalnym i różnego rodzaju kryzysy, mniejsze, większe, będą się pojawiały. Ale nie powinniśmy się zastanawiać nad naturą tych kryzysów i wyjątkowo długo na tym skupiać, tylko zastanowić się nad tym, co w tej nowej sytuacji powinniśmy zmienić, tak? Bo nie możemy działać de facto w taki sam sposób, w jaki działaliśmy dotychczas, więc zamiast powielać błędy i zastanawiać się nad tym, jak dostosować to, co powiedzmy nie działa do tego, żeby działa, no, warto zastanowić się nad samą logiką i myśleć o tym wszystkim. Ja tutaj z własnego doświadczenia przygotowałem dla Państwa naprawdę krótko, bo patrzę na zegarek, przykłady trzech firm, z którymi współpracowałem podczas tej całej pandemii w ostatnich miesiącach i z którymi dalej pracuję. Pierwszy to jest firma informatyczna, firma IT, Software House z Gdyni. Był pomysł na to, żeby ta firma rozbudowywała w ogóle swoją właśnie obszar biurowy. Została podjęta decyzja o tym, że w ogóle przejście na tak zwany styl remote first, czyli przede wszystkim praca zdalna, ale oczywiście z możliwością pracy
pracy w biurze. Natomiast wycofaliśmy się z daleko idących inwestycji, żeby zachować środki, budować odporność finansową. To jest firma niewielka, musieliśmy przejrzeć wszelkie procesy HR-owe, dalej je dostosowujemy do nowych warunków. Wdrażamy nowe rozwiązania operacyjne co do tego, w jaki sposób, nie wiem, chociażby komunikacja jest realizowana, różnego rodzaju systemy i właśnie uzupełniamy aktualnie portfolio technologiczne, gdzie wprowadzamy rozwiązania chmurowe do tego, żeby można było na spokojnie funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, a wręcz dostosować się i przejść na zupełnie nowy tryb pracy. Z firmą produkcyjną, akurat z Elbląga, współpracowałem przy wdrożeniu, wdrożyliśmy nowy model pracy. Oczywiście należało tutaj dostosować reżim sanitarny na hali i pracę rotacyjną i w biurze, i właśnie na hali, żeby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Zupełnie nowa technologia, dla wielu pracowników było to bardzo trudne, więc trzeba było przeprowadzić różnego rodzaju szkolenia i przygotować te osoby do tego, żeby ostatecznie przedefiniować kontrakt psychologiczny w zespołach, szczególnie biurowych, gdzie to były osoby, które pracowały od wielu, wielu lat w takim samym trybie w jednym biurze, a teraz tutaj ta różnica była naprawdę, naprawdę głęboka. No i tym samym trzeba było wprowadzić w nowej rzeczywistości różnego rodzaju mechanizmy, które wspierały zespołowość i cały czas utrzymywały ten poziom zaangażowania pracowników na takim poziomie. A tutaj taki mały projekt z firmy akurat globalnej, Centrum Usług Wspólnych jednej z firm tutaj w Gdańsku. To było zarządzanie takim małym projektem zmiany. Chodziło o to, żeby właśnie wprowadzając nową osobę z zewnątrz stworzyć plan czy nową metodologię pracy zdalnej, bo tak było tak, jak pani profesor chociażby wspominała, tak, gdzie był jakiś jeden dzień czy dwa dni w tygodniu, gdzie osoby pracowały zdalnie, ale jednak przejście na takie 100% rozproszenie zespołu to było coś nowego i coś, co nieoczekiwanie wywołało bardzo dużo emocji i problemów. Więc przygotowaliśmy i komunikację, i tą metodykę, żeby wspierać ten nowy system. Przeprowadziliśmy warsztaty i też trzeba było de facto przyzwyczaić różnego rodzaju interesariuszy, także zagranicznych, do tego, żeby ich oczekiwania troszkę się zmieniły w tej nowej rzeczywistości. Zaraz zobaczę, czy tam Państwo napisali jakieś pytania czy komentarze. Ja tylko powiem od siebie, że dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję bardzo za uwagę. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś z Państwa podzieliłby się ze mną informacją zwrotną, albo na mailu, albo jestem dosyć aktywny na portalu LinkedInowym. Prezentację udostępniłem dla Państwa, także będzie na stronie i będzie też, z tego co się słyszałem, rozsyłana mailowo. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że się Państwo nie nudzili i że widzę, że zmieściłem się w czasie. Panie doktorze, dziękuję w imieniu PSHR. Ja pierwszy się podzielę spostrzeżeniem, ponieważ akurat mogę zabrać głos. Mi się bardzo podobało. To, co Pan mówił o roli interim menedżera w czasie zmiany, jest szczególnie ciekawe, bo pokazuje też potencjał tej funkcji dla organizacji i możliwość osiągania wspólnych korzyści. Natomiast z uwagi na czas, w pierwszej kolejności dziękuję wszystkim uczestnikom za czas poświęcony, żeby wysłuchać wypowiedzi naszych ekspertów, panelistów. W drugiej kolejności dziękuję wszystkim panelistom za te interesujące wystąpienia. Naprawdę doceniam to, że Państwo się zaangażowali w przygotowanie prezentacji, znaleźli czas, żeby się podzielić swoimi przemyśleniami i też zebrali tak niezwykle istotne wnioski, które myślę dla każdego z uczestników dzisiejszej konferencji będą przydatne. Następnie dziękuję, powiedziałbym, partnerom stowarzyszenia, jak i patronom tego wydarzenia. To jest Stowarzyszenie Interim Managers, czyli SIM.
szczególne podziękowania dla Koła Regionalnego Strój Miasta, jak również pracodawcom Pomorza, którzy wspierali nas tutaj wspólnie z SIM-em w zakresie promowania informacji o tym wydarzeniu, o konferencji. Także raz jeszcze serdeczne podziękowania i teraz oddam głos Ewie, liderowi Koła PSHR na Pomorzu. Ewo, nie tylko dziękuję Ci za dzisiejsze wystąpienie, ale trzymam kciuki. Moim zdaniem jesteś idealnie stworzona do tej roli lidera PSHR. Myślę, że podołasz temu zadaniu i będziemy mieli okazję częściej współpracować z uwagi na moje zaangażowanie w PSHR-ze również w obszarze rozwoju Koła Pomorskiego. Także raz jeszcze dziękuję za to, że się zgodziłaś, żeby podjąć się tego zadania. Oddaję Ci głos. Michale, mówisz rzeczy, które powiem szczerze, jak słucham, to mam wrażenie, że nie o mnie. Dziękuję. Oczywiście ja na pewno działała jak najlepiej na rzecz tutaj Trójmiasta. Widzimy, że jest dużo do zrobienia. Mamy obszary, w których możemy komunikować się. Na pewno będziemy współpracować i ze Stowarzyszeniem Interim Managers, jak i z pracodawcami Pomorza. No i zachęcam do zapisywania się. Bardzo serdecznie dziękuję panelistom. Nie przedłużając już ode mnie, dziękuję serdecznie. Dzięki i tylko jeszcze jedna kwestia techniczna dla uczestników. Prezentacje w formie PDF będą rozesłane do osób, które wzięły udział, także na Państwa adresy mailowe te materiały trafią. Dziękuję raz jeszcze serdecznie. Dobrego popołudnia życzę wszystkim, zdrowia i powodzenia. Dzięki. Do widzenia.